Wtorkowy wieczór, drugi dzień lutego, 38 godzin temu w szpitalu w Radomiu zmarł Ryszard Szurkowski. Ale on będzie zawsze z nami, proszę Państwa, nawet jak go nie ma. Był mistrzem, był idolem, był także i liderem. Zawsze będzie w moich uszach jego głos. Coś, o czym marzyłem od dziecka, to się spełniło. A marzył właśnie, jeżdżąc na starym rowerze, o tym, by zostać wielkim kolarzem, wielkim mistrzem. Ryszard Szurkowski zasługuje na to, proszę Państwa, by o nim mówić zawsze, mówić ciągle i dlatego postanowiłem, że dzisiejsze Uchem Zimocha, czyli bez żadnego trybu, poświęcimy właśnie pamięci wielkiego mistrza. Ale nie chcemy, by to był wieczór smutny, przeciwnie. Chcemy Ryszarda wspominać ciepło, z uśmiechem, wesołą opowieścią, dlatego zaprosiłem do programu, do tego, by z Państwem podzielili się swoimi wspomnieniami jego przyjaciół. No to połączmy się na początku z Poznaniem. Krzysztof Kozanecki. Dobry wieczór. Cześć Krzysztofie. Cześć, witam. W ostatnich miesiącach byłeś bardzo blisko Ryszarda Szurkowskiego. Tak, oczywiście. Nieprzypadkowo usiadłem przed tym obrazem. To jest obraz, który wisi u nas w domu w jadalni i no, w tym miejscu siadał Rysiu, jak przyjeżdżał tutaj na weekendy czy na jakieś imieniny, urodziny. Byliśmy związani, znaliśmy się rodzinnie. Ja bardzo dobrze znam całą jego rodzinę, on zna moją. No i tutaj przy tym stole w jadalni spędziliśmy naprawdę wiele miłych chwil. Opowiadaliśmy sobie o starych rowerach, planowaliśmy wyjazdy, wspominaliśmy nasze treningi na Majorce, amatorskie wyścigi Masters. No było fajnie. I no cóż, ma to być na luzie, więc w wczorajszym filmie Rysiek opowiadał o tym, jak, który zapewne wszyscy oglądaliśmy, jak kupił sobie pierwszą kolażówkę. To był faworyt, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, jak on zaczynał treningi na tym faworycie, który notabene był o dwa rozmiary za duży. Tam do Świebodowa się dojeżdża drogą do Mogilicza, ona ma około 2-3 kilometrów. Dzisiaj tam jest asfalt, ale jak Rysiek miał tego faworita, to był taki no powiedzmy zwalcowany tłuczeń. I Rysiek szedł do tej drogi głównej z tym rowerem na ramieniu albo prowadził go poboczem, no żeby nie przebyć cyngla, bo wiemy jak trudno było coś takiego kupić, a jeszcze do tego, no cyngle to wiemy, my kolarze, co to jest, ale to jest tak zwana szybka, czyli jeszcze trzeba było umieć to naprawić. No i ja u niego w Świebodowie bywałem wielokrotnie. Tam trenowaliśmy, jeździliśmy sobie po Dolinie Baryczy. No i kiedyś w tym jego domu rodzinnym jest duża stodoła. Tam wchodzę do tej stodoły z Ryśkiem, no tam przeróżne rzeczy. Przed kilkudziesięciu lat. No ale stoi w kącie taki trabant kombi. Ja mówię, Rysiu, a ten trabant, to co ten trabant tutaj? A on mówi, a to słuchaj, jak ja już byłem takim znanym kolarzem lata 70., no to my też sami wiemy, że znani sportowcy, czy znani ludzie, no mieli ciut lepiej, więc Ryśkowi zaproponowano talon na samochód. Rysiek już samochód miał, więc przyjechał do ojca i się pyta, tato, no mam możliwość
zakupu samochodu na talon, no będzie taniej. Mogę dostać Ładę, Zastawę, Fiata. A tata mówi, no to Rysiu, to ja pomyślę i dam ci odpowiedź. Nie no, to na myślę na drugi dzień, tata mówi, to ja bym chciał Trabanta. A Rysiu mówi, no tato, wiesz, no Trabant, możemy kupić lepszy samochód. A ojciec mówi, ma być Trabant, bo nie rdzewieje. No i Rysiek w końcu musiał się połączyć, no nie wiem, może z ministrem, czy z osobą, która te talony dawała. No i mówi, no to ja się zastanowiłem i chciałbym Trabanta. No to tam pewnie się mocno zdziwili, mówią, panie Szurkowski, no ale to niech się pan dobrze zastanowi, no bo Trabant jest Trabant, ale tu mamy Ładę, Fiaty. A Rysiek mówi, ma być Trabant i ma być kombi. No i tak szczęśliwym posiadaczem Trabanta został jego tata i ten Trabant stoi do dzisiaj w tych stodole. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu i jak Tomek to... Czas jest, czas jest nieograniczony i taka no, to jest... Jeszcze taką anegdotę wam powiem z tym rowerem, bo Rysiek, no on tym kolarzem chciał być, tak jak wielokrotnie mówił i wczoraj zresztą w tym filmie słyszeliśmy, on już jako młody chłopak czuł to kolarstwo, chociaż nie miał kolarzówki, ale to był taki układ, że zaczął sobie dorabiać na poczcie w Świebodowie i układ miał z ojcem taki, że jak zarobi połowę, to ojciec mu drugą połowę do tego roweru dołoży. I Rysiek rozwoził listy na takim starym rowerze, jeszcze tam przedwojennym, ale robił to tak szybko, inaczej. Ostatnim beneficjentem był Gajowy, leśniczy. I ta leśniczówka była tam dosyć takiej sporej odległości. Rysiek tak to szybko, sprawnie załatwiał, że wracał z tym pustym workiem po listach na pocztę no, dużo wcześniej, niż to robili inni listonosze. No i kierownik poczty zaczął podejrzewać, że Rysiek chyba te listy wyrzuca i nie dowozi. I zrobił taką akcję, że tam kiedyś pojechali, się zaczaili w krzakach, czy ten Szurkowski faktycznie temu Gajowemu do skrzynki list wrzuca. No i Rysiek ten list wrzucał. Zarobił pieniądze, tata dołożył drugie tyle i tak się stał szczęśliwym posiadaczem pierwszego szosowego roweru. Od wiejskiego listonosza po tytuły mistrza świata. I był szybszym listonoszem niż nawet niekiedy dzisiaj Poczta Polska. To Krzysztof Kozalewski, a teraz przeniesiemy się do Wrocławia. To także miejsce, z którym związany jest Ryszard Szurkowski. A we Wrocławiu są dwaj jego przyjaciele, Jan Brzeźny, dobry wieczór, cześć Janku, i Henryk Harocki, cześć Janku, cześć Harry. Ale nim oddam wam głos, to znowu słyszę w uszach słowa Ryszarda Szurkowskiego. Kolegów, z którymi mogliśmy iść w kanie kraje, jak to Staszek Słowa mówi, to wszystko się składa, klimat. Wtedy, kiedy trzeba się skoncentrować przed wielkimi zawodami, to tak, a kiedy trzeba żyć relaksowo, to też. I mieliśmy kolegę takiego, najpierw Hamusik był zawodnikiem, który rozładował najtrudniejsze chwile, kiedy byliśmy po 6-7-8 tygodni za granicą i chciał nam się do domu jak najbardziej. Z roweru mieliśmy dosyć. To on wtedy wchodził ze swoim śląską za internetnik ze śmiesznymi, czasem niemądrymi hasłami. Szyfrowanie przeciwników, analiza w czasie jazdy. Teraz jest to bardzo proste. Jest grupa, jest lider. Robotnicy, którzy go wiozą, muszą go dowieźć na 500, na 300 do mety i on tylko cieszy. Nic z tego, kiedyś zawodnik, który miał wygrać wyścig, musiał ten wyścig sobie rozegrać, ułożyć, znudzić tych, którzy są najważniejsi. A jeżeli przyjechać z nimi, to tak jechać, żeby oni również się męczyli i stracili dużo sił. Atakować wtedy, kiedy oni nie lubią, kiedy oni nie wiedzą, kiedy będą musieli gonić. Więcej było taktyki.
i więcej odpowiedzialności za swoją formę. A teraz zapłodnienie jest przywieziony, dowieziony i właściwie zrobione, to jest wszystko, ma wiadomość do ucha i wykonuje to, co mu trener każe. Te słowa o zespole, o kolegach, o tym, że dawniej wyścig trzeba było sobie przygotować, a trochę to kolarstwo dzisiaj inaczej wygląda. No i właśnie, byliście jego dobrymi znajomymi, dobrymi kumplami. Jan Brzeźny. Ja zacznę, gdzie poznałem Rysia? No, oczywiście z relacji z wyścigu pokoju, gdzieś czekałem przy szosie w Ogiewnikach z 2,5 godziny, aż przejadą kolarze. I później, jak już zacząłem uprawiać kolarstwo na dobre, to wystartowałem w drużynie LZS-ów na Mistrzostwach Polski w Toruniu, gdzie Ryszard był z ekipą Dolmelu, ja jeszcze byłem w LZS-ach. I pamiętam, jak to się przyjeżdżało kiedyś, gdzieś tam się zakwaterowanie, ale wyżywienia nie było, to się chodziło, szukało jakiejś restauracji. I poszliśmy do takiej restauracji, weszliśmy. Tam było ciężko się dostać i tam był w środku Rysiek Krzyszkowski z dolbelowcami. A z nami był chłopak z Milicza, który tam się z Ryśkiem znał i podszedł do nas, przysiadł się przy naszym stoliku i zaczęli tak rozmawiać. Ale na zewnątrz, jak te wystawy, te szkła, te okna, przed tym te witryny, kupę ludzi, każdy twarzą do tego, bo Ryszard Krzyszkowski tam jest. Jakiś chłopaczek chciał autograf, no i ten cieć go tam wpuścił, podchodzi do naszego stolika po autograf, pierwszy podchodzi do mnie, ja mu tam podpisałem, do mnie pierwszy podszedł, podziękował i wyszedł. Po prostu pomylił się. Po sobie trochę się tak uśmiechnęliśmy, no ale także ktoś mnie wziął za Szurkowskiego, tak się poczułem wtedy. No a później to już się z Ryśkiem ścigałem na okręgowych wyścigach, gdzie pamiętam, ja miałem defekt i Rysiek też, w dwójkę dochodziliśmy, to dla mnie to było coś wielkiego, że ja Ryśkowi daję zmiany przy dojściu do peletonu. No a później się tak zaczęło, że szybko awansowałem, jak poszłem do wojska i już się dostałem do reprezentacji, no to z Ryśką byliśmy związani przez całą karierę razem. Razem w kadrze, razem w klubie, bo przeniosliśmy się z Jasiem Falkinem do Dolmelu z LZS-ów. No i od tej pory już jeździliśmy razem na zgrupowania i na ten i treningi, i wyścigi. Rysiek mieszkał w Wrocławiu i ja, jak byliśmy w kadrze, no jeździliśmy na zgrupowania, to Rysiek mnie zabierał swoim samochodem, który wygrał na wyścigu pokoju. I raz mieliśmy takie zdarzenie, taki pamiętny dzień w styczniu, jechaliśmy na zgrupowanie i urwało nam się koło w tym samochodzie. W Oświęcimiu się zwolniliśmy i naprawialiśmy ten samochód, jechaliśmy spóźnieni już, no i dojeżdżaliśmy do Skomielnej i tak rozmawiamy o tamtym, a Rysiek mówi, o patrz, jakiś samochód taki jak starego. A tam policjanci jechać i policja mówi, a wy też na zgrupowanie? No to już wiedzieliśmy, co się stało wtedy. Tam zginął właśnie nasz trener. No i to jest takie z Ryśkiem mieliśmy, a relacja, później tych relacji było bardzo dużo, no to jeszcze porozmawiamy, bo to Rysiek ze mną był na kilku wyścigach, gdzieśmy sobie pomagali, czasami rywalizowaliśmy z sobą. Ale to na okręgu, ale jeżeli była taka sytuacja, że gdzieś się ścigaliśmy, czy na Paryż, czy Nicea, czy dookoła Anglii, no to zawsze wspieraliśmy siebie. Ja od Ryśka się nauczyłem dużo, bardzo dużo. No, Rysiek to był profesor i bardzo inteligentny, przewidywawczy. No, można było się od niego tylko uczyć. A poza tym kolega, przyjaciel. Tak mówi Jan. Tak mówi Jan Brzeźny. A ciebie, Harry, pomylono z Ryszardem Szurkowskim? Chociaż raz? Tak, mnie pomylił Wiki Dajło w hotelu Patio we Wrocławiu. Byłem tam kilka razy z Ryśkiem na kolacji i później jak wchodziłem, to dzień dobry, panie Ryszardzie. Już mnie wyprowadzałem z błędu.
No bo właściwie nie chciałem już gościa prostować. I tak dokąd on tam pracował, już teraz nie pracuje, to zawsze wchodziłem, dzień dobry panie Ryszardzie. Kiedyś nas dyrektorka spotkała i mówi, ja jej pokazałem tylko palcem, żeby nic nie mówiła, bo jak jej później powiedziałem, mówi, dobrze, żeś się nie gadałam w ogóle, bo bym, mówi, pana tutaj odkryła przed gościem i by było trochę taka jak była głupia sytuacja. A ty jak poznałeś Ryszarda? Ja w ogóle pochodzę z Podlasia i przyjechałem z LZS Zambrów, tak jak Janek zresztą w LZS się ścigałem. I jak przyjechałem do Wrocławia, do Dolmelu, to właściwie tak podobnie zaczynałem jak Rysiek, bo nikt mnie tutaj ani nie ściągał, ani nie przekupował, tylko napisałem po prostu parę słów do klubu i z tego, co jak się później okazało, od trenera Żaznowskiego, który jest trenerem naszym, i Ryśka też, chyba bym się tu nie dostał do tego Dolmelu w ogóle, bo w Dolmelu wtedy było 40 seniorów. To po co komuś jeszcze jakiś z Podlasia przybłęda 41? W związku z tym ówczesny sekretarz, pan Wizowski, dał te moje parę słów, dał Żaznowskiemu, ten przyszedł do domu, żona mu kolację nastawiła. Mówi, o patrz, jakiś tu z Podlasia napisał, że chce do klubu przyjść. A ona mówi, skąd z Podlasia skąd? No z LZS Zambrów. O, to z moich stron, bo ona pochodzi z Łap z kolei. I on mówi do niej, no mamy tu 40 seniorów. On mówi, a ona mówi, słuchaj, no ale z Podlasia mojego ziomka musisz tu przyjąć, no bo nie masz innego wyjścia. I tak się znalazłem w Dolmelu. Jak przyjechałem tutaj, to oczywiście musiałem iść do pracy w hotel robotniczy. Podobnie jak wczoraj Ryszard opowiadał, w hotelu robotniczym nie było miejsc, to spałem przez 2 tygodnie w różnych pokojach. Jak kogoś nie było, to tam się kierowałem. Później osiągnąłem to swoje łoże po 2 tygodniach. No ale okazało się, że klasę, którą zdobyłem, powiedzmy pierwszą na Podlasiu, to ona nie była respektowana na Dolnym Śląsku. W związku z tym, żeby dostawać jakby obiady, gdzie mieliśmy u pana Majewskiego na ulicy Trzebnickiej, gdzie wszyscy znali, no to musiałem pojechać po prostu zrobić mistrzostwo przynajmniej Dolnego Śląska. Ja przyjechałem 4 lipca do Wrocławia w 1974 roku. No i Żelazny mówi, nie ma innego wyjścia, wystawię cię w drużynie z Ryśkiem Szurkowskim, ze Szczepanem Klimczakiem, z Ryśkiem Fajkowskim. No i tą drużynę wygraliśmy. Oczywiście nie była to łatwa drużyna, bo było 70 kilometrów i w końcówce po prostu trzasnąłem 6 do mety, że jak mi przystawił redaktor zakładowy mikrofon, to tylko jęknęłem. To puszczano u nas takie sytuacje, puszczano w zakładzie, bo 6 tysięcy ludzi pracowało w Dolmelu. To wszystkie takie akcje, również te z wyścigu pokoju, były puszczane w węźle takim zakładowym. I tak zaczęliśmy właściwie przygodę. No, dla mnie to był też taki wtedy szok, bo Rysiek był, jak wiemy, w 1973 roku był mistrzem świata. To była postać nietuzinkowa. Zresztą z Jasiem pamiętamy, jak gdziekolwiek żeśmy się pokazali na stacji benzynowej, to był zawsze tłum. Ciężko było stamtąd wystartować. I później żeśmy tak ścigali się w ekipie. Właściwie ja z takim Jasiem Walczakiem, moim zresztą kolegą, który przyszedł razem ze mną do klubu, bo myśmy właściwie z Jasiem, Jaśki przyszli wcześniej trochę na wiosnę, a myśmy przyszli z Jirkiem w lecie. I właściwie trzeba było najpierw się załapać do tej przynajmniej drugiej szóstki, żeby pojechać na ogólnopolski wyścig. To nie była taka łatwa sytuacja, gdzie dzisiaj widzimy na mistrzostwach Polski elity, niekiedy stoi 50-60 ludzi, a u nas 40 było w Dolmelu. Tam była rywalizacja niesamowita i trzeba było normalnie rywalizować od początku do końca, nawet na treningach. Także no później jeździliśmy już coraz większe wyścigi, później jechaliśmy, ja poszedłem do wojska, do floty Gdynia, tam statkiem mytnikiem razem żeśmy wicemistrzostwo Polski dla floty zdobyli po raz pierwszy w historii, a później wróciłem do Dolmelu. No i później ten mój słynny Tour de Pologne, gdzie się rozbiłem, byłem liderem. Rysiek jechał w innej ekipie, ja jechałem w reprezentacji wtedy.
Ale też była taka sytuacja, że byłem bardzo zdziwiony i zaskoczony tym jego postawą, jak widział, że jest duże zagrożenie na jednym z etapów w Małopolsce, to zorganizował naszych chłopaków w swojej drużynie i pomagali, tak mówiąc krótko, mi, żebym nie poniósł po prostu klęski. No i później w 79 roku pojechaliśmy wyścig z naszym coachem, wtedy opiekunem był Wojciech Walkiewicz. Pojechaliśmy właściwie po to, żeby Rysiek ten tur wygrał. No ale tak się złożyło, że w górach tak się wyścig ułożył. Zresztą Walkiewicz powiedział, że Faltyna, Harego i Szura muszą dojechać do gór bez strat. Dlatego, że łatwiej będzie Ryśkowi później wygrać, będziemy mogli sobie taktycznie inaczej to rozgrywać. No ale tak się wyścig ułożył właściwie od Polanicy, że to ja wyszedłem na lidera i wtedy Ryśka wszyscy bardzo mocno pilnowali i tak się złożyło, że ten wyścig już później na tych górskich etapach w Karkonoszach, to Rysiek mi pomagał. No i ten wyścig ja wygrałem, Rysiek wygrał dwa ostatnie etapy i dlatego zawsze dedykowałem i dedykuję dziś również, że ten wyścig my z Ryszardem wygraliśmy razem we dwóch. Także to nie jest tylko moje zwycięstwo, to jest zwycięstwo również jego, tym bardziej, że on, nie udało mu się tego wyścigu Tour de Pologne wygrać i dlatego mamy zwycięstwo na pół, także uważam, że on jest też zwycięzcą Tour de Pologne. Natomiast były sytuacje jeszcze później, może później powiem, Krzysiu Kozanecki to zna sytuację, słynna kawa z Francji, ale to może później jak będzie czas, to jeszcze dwa słowa powiem na ten temat. To na kawę wrócimy do Wrocławia, a teraz przeniesiemy się do Gorzowa Wielkopolskiego, ale nim my porozmawiamy z Leszkiem Piaseckim, to Leszku, posłuchaj, bo takie słowa Ryszarda Szurkowskiego są także mocno, mocno, mocno brzmiące w moich uszach. Duże wyzwanie niespodziewane, bo ja nigdy się nie szykowałem na trenera. Wydawało mi się, że ciągle będę się ścigał i właściwie ma być na ściganiu, skoro się zakończy, ale moi koledzy, którzy ze mną się ścigali i którzy widzieli, że polskie kolarstwo coraz słabsze, namawiali mnie usilnie, żeby spróbować. Nie mam doświadczenia, bo nie byłem trenerem juniorów, ale wydaje mi się, że ja nie tyle byłem trenerem, co byłem kolegą tych zawodników. Ja z nimi się ścigałem, kiedy oni byli kolarzami już w kadrze i potem, kiedy ich przejąłem, to po prostu im powiedziałem, słuchajcie, no nic nowego, jedziemy dalej, tylko szybciej. Myślę, że kilka zasad, które nas obowiązują, a zwłaszcza te, kiedy chcecie mieć czas wolny, no to tylko macie powiedzieć, już go będziecie mieli. Ale nie ma spóźnień, nie ma wymówek, nie ma słabości i psychice mamy mieć pierwsze miejsce. I właściwie to po pół roku zaskutkowało zwycięstwem Leszka Piaseckiego w pokoju. On do dzisiaj się dziwi, jak to się stało, ale właściwie to nie jest dziwne. To jest to, że cała moc człowieka jest w głowie. Jeżeli w głowie, że moc ma i może ją wykorzystać, no oczywiście musi mieć dyspozycję. To jest wszystko w stanie zrobić. Leszku, do dzisiaj nie wierzysz i nie wiesz, jak to się stało, że wygrałeś wyścig pokoju wtedy, kiedy Ryszard Szurkowski był trenerem reprezentacji? Nie ma Leszka Piaseckiego. No to w takim razie przełączmy się do Wacława Skarula, bo Wacław Skarul współpracował. O, jest Leszek Piasecki. Leszku, słyszałeś pewnie te słowa. Ryszard mówił, że ty bardzo długo nie wiedziałeś, i może nadal nie wiesz, jak to się stało, że wygrałeś ten wyścig pokoju w 1985 roku. Znaczy, no wiem, że byliśmy bardzo dobrą drużyną i za sprawą... Mamy kłopoty, ale uchem zimocha, to spotkanie na żywo. Problem pewnie z zasięgiem i dobrym internetem w mieszkaniu Leszka Piaseckiego, zatem przenosimy się do Wrocławia. Wracamy do Wacława Skarula. Wacku, ty współpracowałeś długo z Ryszardem Szurkowskim, on mówił, że nawet nie myślał o tym, żeby zostać trenerem reprezentacji, tym bardziej, że wtedy mówiono, o, kto nie trenował młodzików, juniorów, to nie powinien także i prowadzić najlepszych seniorów.
Wacek nas też nie słyszy, czyli Wacław Skarul. Ja słyszę tylko, nie wiem, czy wy mnie słyszycie. Teraz możesz to potwierdzić, czy słychać? Teraz cię słyszymy, super. Nieco słabiej widzimy, ale cię bardzo słyszymy. Ja bym powiedział o takiej trochę śmiesznej sytuacji, o kulisach, jak zostałem asystentem Rysia, albo wtedy drugim trenerem. Pamiętam pewnego dnia, to był 84 rok, gdzieś tam koniec piernika, telefon w moim domu i zadzwonił Rysiek i mówi: słuchaj, wiesz co, potrzebuję cię, nie mógłbyś jechać. Dobra, Rysiek, a co trzeba zrobić? On mówi: no bo wiesz co, no bo ja myślę, że wszystko już jest chyba dogadane, będę... Pamiętam wtedy, no niesamowite zaskoczenie. Czy było słychać, Tomku? No nie do końca, właśnie w tym najważniejszym momencie, nie Tomek, słyszeliśmy. Aha, no to powtórzę tylko, że Rysiek po prostu zadzwonił pewnego pięknego październikowego dnia i powiedział: słuchaj, poczekaj, czas przyjechać do Warszawy. Ja mówię: no dobra, ale po co? Mówi: wiesz co, no będę trenerem, chciałem, żebyś ty był moim zastępcą. Ja mówię: ten Rysiek, ale muszę się zastanowić, nie? A on mówi: no dobra, no to zapytaj się Oli, masz 2 minuty, Ola. No i ja po prostu wziąłem słuchawkę na bok i mówię: Olu, dzwoni Rysiek, i on mówi, że chciałby, żebym był drugim trenerem, jego zastępcą. A Ola mówi: no a ty byś chciał? Ja mówię: no wiesz, no chciałbym. No ona mówi: no to I rzeczywiście to w tak ekspresowym trochę tempie się odbyło, choć oczywiście no, myśmy się znali wcześniej wiele razy. Myślę, że ja nie byłem tak znakomitym kolarzem jak Heniu czy Janek, moi świetni przedmówcy, bo Rysiek był w 73. mistrzem Spartakiady Młodzieży. Nie. Jak szybciej mówiłeś, Wacku, czyli tak jak finiszował Ryszard Szurkowski, to cię usłyszeliśmy, jak zacząłeś mówić wolniej, to już mamy kłopoty. Wracamy zatem do Gorzowa Wielkopolskiego. Może słyszy nas Leszek Piasecki. Bo no gdzieś tam w czasie studiów, muszę powiedzieć, że on bardzo poważnie te studia traktował i mieliśmy taką trochę śmieszną sytuację, bo w momencie, kiedy już pracowaliśmy i byliśmy na pierwszych zgrupowaniach, to były jakieś pierwsze wyjazdy, to Rysiek miał skończone studia, ale nie miał skończonej specjalizacji trenerskiej i de facto nie miał papierów trenerskich. I ja się zawsze uśmiechałem trochę, bo mówiłem: Rysiu, wiesz, ty się musisz dobrze sprawować, ja jestem twoim zastępcą, ale ty musisz u mnie zdać egzamin trenerski, dopiero jak go zdasz, to będziesz miał papiery. No oczywiście te papiery nikt wtedy nie pytał, one nie były potrzebne. Żadnego egzaminu, absolutnie. No, niemniej jednak zawsze troszeczkę sobie w tym temacie pozwalaliśmy na żart. Ja myślę, że Rysiek wprawdzie nie planował tego bycia trenerem, ale to byłoby... ponieważ olbrzymie doświadczenie, taka wiedza, taka wrodzona. To jest to, by na chwilę powiedział, co z jego ust padło już kilkakrotnie, że rozpoczął pracę z kadrą, to tych samych zawodników, którzy wcześniej no, jeździli zupełnie inni i stawali na starcie. No już, że... tym razem nie słyszymy cię, Wacku, ale tak to bywa, uchem zimocha. Nie zawsze do tego ucha docierają płynne wypowiedzi, no ale tak to nieraz bywa z internetem. Spróbujemy. Halo Leszku, czy Leszek nas słyszy, Lech Piasecki? No wróciłem na innym urządzeniu, może teraz, bo tam mi się cały czas urywało. Witam wszystkich serdecznie. No i od razu zdecydowanie lepiej. Pamiętam słowa Ryszarda Szurkowskiego, mam nadzieję, że słyszałeś, jak opowiadał. Jak to się stało, że został trenerem kadry? Jednocześnie nie słyszałem tego. Był waszym starszym kolegą.
No tak. I no, mówił o pewnych zasadach, które wprowadził. Jak chcieliście czas wolny, to dostawaliście, ale tak, nie było spóźnień, dyscyplina, praca i psychika, praca nad psychiką, i nawet powiedział coś takiego. Piasek to do dzisiaj pewnie nawet nie wie, dlaczego ten wyścig pokoju po półrocznej pracy wygrał. Wiesz do dzisiaj dlaczego? No to dobre słowa, natomiast no to, co mówię, powtarzam i powtarzałem, będę powtarzał. No Rysiek potrafił w tych samych zawodników, którzy już byli w kadrze, którzy byli już jakoś ukształtowani, którzy mieli, no mieli już jakieś osiągnięcia, potrafił zaszczepić taki gen zwycięstwa, potrafił wpoić w nas tą wiarę, że my jedziemy na wyścig po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby ukończyć, żeby przejechać, żeby zająć jakieś tam miejsce. My stawaliśmy na starcie po to, żeby wygrać, i to już pokazał nam również od pierwszych zgrupowań, kiedy objął funkcję trenera kadry. Ja też przytaczałem już wielokrotnie takie sytuacje, zgrupowanie w Zakopanem, Wacław to na pewno pamięta dokładnie, kiedy była brzydka pogoda, padał śnieg. Po śniadaniu właściwie wszyscy siedzieliśmy na holu i czekaliśmy w holu i czekaliśmy na zmianę decyzji odnośnie treningu, bo mieliśmy jechać rowerami na Morskie Oko, trening taki był przewidziany. Siedzimy, czekamy, no Rysiek schodzi ubrany na rower, gotowy, ponieważ jeździł z nami, trenował wspólnie z nami, Wacław jeździł samochodem i nas asekurował. Mówi, a wy co tu robicie? Za 5 minut wyjeżdżamy, ubierać się. No i wszyscy się szybko rozbiegli, ubraliśmy się i pojechaliśmy, a na dworze było bardzo zimno, padający śnieg, mróz, ale no to wszystko nas przekonywało do tego, że, no, że trzeba tak robić, prawda? Nie było dyskusji, nie było żadnych tam dywagacji. To, co Rysiek powiedział, to robiliśmy. Kolejną taką sytuacją, która pozwoliła nam wszystkim i mi szczególnie uwierzyć w siebie, były zimowe mistrzostwa w Bułgarii. Wacek też to na pewno pamięta bardzo dobrze. W Sandańskim byliśmy na zgrupowaniu, gdzie była kadra, oprócz kadry Polski, była kadra Rosji, była kadra Bułgarii, były kadry klubowe, rosyjskie i bułgarskie. I na starcie stanęło, nie wiem, koło 100 paru zawodników. Również my wszyscy kadrowicze, którzy tam byliśmy. I razem z nami ten wyścig pojechał Ryszard. Nie wiem kilometrów, ile było tam, to był bodajże luty. Kilometrów było 70 czy 80. Z półmetkiem przejeżdżaliśmy przez taki tunel, gdzie okazało się, że było jakieś oblodzenie. Ja na tym oblodzeniu się przewróciłem. Urwała mi się klamka hamulca. Ten hamulec sobie zawinąłem na kierownicę, żeby mi się nie plątał, gdzieś w koło nie wleciał. Korba skrzywiła mi się i obijała o ramę przy każdym obrotem pedałów. No i to jechałem, żeby dojechać do mety, no bo nie było innego wyjścia jak dojechać, bo mogłem najwyżej iść pieszo, bo nie było samochodu końca wyścigu. W pewnym momencie poszła ucieczka, gdzie poszli Rosjanie, poszli Bułgarzy, nie było tam żadnego z naszych, no i Ryszard jeździł po tym peletonie i mówił, panowie, trzeba to gonić, i tam do Mierzeja, i tam do Zichawrony, do kogoś jeszcze. W końcu do mnie podjechał, mówi, Piasek, na koło gonimy to. Ja mówię, trenerze, ale ja nie mogę, tutaj hamulec, tutaj korba, nie marudź, siadaj na koło. I wtedy pamiętam, Rysiek chyba z Mierzejem razem, jak Rysiek dał zmianę, no to zostawił mnie na 50 metrów do tej ucieczki i mówi, teraz masz to dojść i wygrać. Do mety było stamtąd, nie wiem, jakieś 2 kilometry może, no i faktycznie tak zrobiłem. Doszedłem tą ucieczkę i na mecie wygrałem. I to było takie kolejne, jak gdyby przełamanie tej bariery, wiary w to, co robimy, że jest to możliwe. I takich sytuacji było bardzo wiele po drodze, kiedy Ryszard prowadził kadrę. Też te pierwsze wyścigi włoskie, kiedy faktycznie Zichawrona, Paweł Bartkowiak, ja, Mierzej, te wyścigi właściwie praktycznie wszystkie wygraliśmy, czy to były wyścigi etapowe, czy wyścigi pojedyncze, i tak to robiliśmy, właściwie nie wiedzieliśmy, jak to się dzieje, no byliśmy najlepsi, zdecydowanie roznosiliśmy wszystko, no i to nam dało tą wiarę w ciebie, jak stanęliśmy na starcie do wyścigu pokoju, no to stanęliśmy po to, żeby walczyć, no żeby ten wyścig wygrać. Oczywiście no rywale byli bardzo groźni, ale nie stanęliśmy tak jak do tej pory z pozycji, no, żeby zająć tam jakieś miejsce. Ta właśnie psychika, te rozmowy z Ryszardem, no, również z Wacławem, to wszystko nam dało tą wiarę w siebie,
że no, walczyliśmy od samego początku i chyba no, dzięki temu ten 85 rok był takim rokiem złotym dla polskiego kolarstwa. No i cieszę się, że byłem akurat w tym miejscu i z tymi ludźmi. To był niesamowity wyścig pokoju, 85 rok, wygrany przez ciebie prolog w Pradze, później przelot do Moskwy. W Polsce etapy wygrywaliście z Andrzejem Mierzejewskim właściwie jak chcieliście. Nigdy nie zapomnę, 100 tysięcy ludzi w Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie i wasz znowu popis, twój popis, i ja z wozu reporterskiego wypadam, mając 10-kilogramowy taki magnetofon starego Uchera i pędzę, by jak najszybciej z tobą porozmawiać. I jak dzisiaj pamiętam, jak Ryszard Szurkowski, ty siedziałeś chyba na chodniku, na ulicy, a Ryszard Szurkowski rękę podniósł i jak taką zaporę. I właściwie nie trzeba było więcej mówić, tylko powiedział: poczekaj, niech on odpocznie. Niech wróci mu normalny oddech. Wiedział właśnie i najlepiej to czuł, kiedy z zawodnikiem najlepiej porozmawiać. No a później Mistrzostwa Świata. Ta koszulka, która wisi za tobą, no to jest właśnie koszulka Mistrza Świata. Kilka miesięcy po wyścigu pokoju wygrałeś we Włoszech wyścig najważniejszy dla kolarza. Tak, no to co mówiłem od początku, Ryszard nas wpoił, ten gen zwycięstwa. No też jeszcze etap na Kryłacko, gdzie wygraliśmy z Mierzejem w Paszczy Lwa, gdzie Rysiek na dwie rundy do końca stał kawałeczek za tą prostą na takim podjeździe. I to był sygnał, że tutaj trzeba atakować. Mierzej tylko mi powiedział: jak chcesz być drugi, to trzymaj koło. No i odjechaliśmy. Nasza przewaga przez tam chyba 26 km wyciekaliśmy łącznie, albo 28. Przewaga była między 9 a 12 czy 14 sekund, także praktycznie cały czas byliśmy w zasięgu tego peletonu. Nasi koledzy rozjeżdżali ten pościg i trasa temu sprzyjała, ponieważ na Kryłacko jest bardzo kręto i właściwie nie można zrobić takiej typowej kolarskiej roboty. No Mistrzostwa Świata no też na dwa tygodnie, na 10 dni chyba przed mistrzostwami, na ostatnim wyścigu w Belgii miałem kraksę, gdzie wybiłem sobie bark. Jednak Rysiek dał mi tą szansę i mimo tego bólu, jaki miałem dolegliwości, no wstawił mnie do drużyny i mianował jednym z tych, na których ma cały zespół jechać. Był Mierzej, byłem ja, był Andrzej Serediuk. Także pozostali byli do pracy. Oczywiście no, wyścig się ułożył w taki sposób, że no, sprzyjający dla mnie końcowe kilometry i wielka pomoc Marka Szczecińskiego, ale również od samego początku no, cała drużyna pracowała na to, że ten medal wywalczyliśmy. Także Rysiek nas też wpoił w to od początku razem z Wackiem, że liczy się, oprócz tego oczywiście wygrywa pojedynczy kolarz, ale kolarstwo jest sportem wbrew pozorom zespołowym i w tym momencie nieważne było, kto wygrywa, ważne, że wygrywał któryś z nas. I no, faktem, że miałem to szczęście, że ja bardzo często byłem tym zawodnikiem, który stawał na najwyższym podium, czy odnosił zwycięstwo, a pozostali koledzy pracowali, ale cieszyliśmy się równo wszyscy i na innych wyścigach wygrywał ktoś inny, to ja również się cieszyłem z tego zwycięstwa i to był naprawdę wspaniały zespół, który stworzył Ryszard. Na całe życie pozostaliście później kumplami. To już nie był układ trener-zawodnik, a właśnie wielcy przyjaciele. Tak samo przyjacielem na całe życie został Wojciech Matusiak. Dobry wieczór, Wojtku. Jesteśmy już w Szczecinie. Mam nadzieję, że się słyszymy. Wojciech Matusiak, człowiek, bez którego nie byłoby także i wielu sukcesów Ryszarda Szurkowskiego. Halo, Wojtek, jeśli nas słyszy, halo, halo. Mamy na razie problem, no to połączmy się może z Jurkiem Brodawką w takim razie, bo z kolei bez Jurka także nie byłoby sukcesów Ryszarda Szurkowskiego w roli trenera, w roli zawodnika. Cześć, Jurku, jesteś... Dzień dobry, wieczór, witam was wszystkich.
Najsłynniejszy na świecie mechanik, proszę Państwa, człowiek, który dla polskiego kolarstwa zrobił wszystko, rowery przygotowywał wszystkim najlepszym, ale jednocześnie był także duszą zespołu, właściwie bez brodawki żaden zespół kolarski nie istniał. Dla Ciebie Ryszard Szurkowski to też kumpel, przyjaciel? Oczywiście, byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Każdy tutaj z przedmówców opowiada o wynikach Szurkowskiego, o jego rezultatach. Wszyscy wiemy, że był wielkim kolarzem. Ja może troszeczkę przedstawię Ryszarda z innej pozycji, z innej strony. Generalnie był to człowiek o wielkim dystansie do siebie, że można było z nim pożartować. Różne śmieszne historie nam się przydarzały przez te lata współpracy. Może zacznę od takiej historii bliskiej Tobie oczywiście. Wiesz, że Ryszard był Twoim poprzednikiem w Sejmie i opowiem Państwu, jak to się zaczęło. Jesteśmy na Doka Polski jeszcze w ten czas, Ryszard był trenerem kadry. Ja robię rowery, przybiega pani z recepcji, że poszukują pana Ryszarda Szurkowskiego. Ja mówię, o co chodzi? O się okazuje, że ówczesny prezes Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, oczywiście nie był jeszcze w ten czas Ministerstwa Sportu, prosił, żeby Ryszard na jego prywatny telefon do domu przedzwonił. Ryszard wychodzi, chęć szybko, bo tam coś od ciebie chcą. Po jakichś 15 minutach patrzę, Rysiek wędruje do miejsca, gdzie robiłem rowery. W jednym ręku trzyma jabłko, a w drugim butelkę czystej. Dosłownie. I mówi, słuchaj, mam propozycję bycia posłem do Sejmu z listy krajowej. I się waha. Ja mówię, Rysiek, mieszkasz w ciasnym mieszkaniu, nie pękaj, załatwisz sobie segment i będzie wszystko okej. Okay. No i Rysiek został posłem do Sejmu. Sam mi powiedział kiedyś, że jedyny głos, jaki zabrał przez całą kadencję, to jak prosił piwo w bufecie w kawiarni sejmowej. I tak to no, przeleciało, tak i tam się załatwił. I taki jest Jerzy Brodawka. Ty tych anegdotek masz mnóstwo. Kolejna. Kiedyś uszczupliliśmy stadion we Włoszech na wyścigu o wanienkę do kąpania dzieci, bo po prostu nie było w czym umyć rowerów, przylecieliśmy. I zrobiliśmy z Ryśkiem taką akcję, w której on sam uczestniczył. Peleton już wyruszył na start, a my bokiem, tylne drzwi w Fiaciorze otwarte, cyk, wanienka i było w czym. Jeszcze opowiem wam fajną historię z Bergamaski. Jesteśmy na wyścigu na Bergamasce. Każda ekipa mieszka tam praktycznie osobno. Jest to wyścig gwiaździsty, że wszyscy mieszkamy przez 6 dni w jednym miejscu. Szykujemy się do wyjazdu na start. Ryszard mówi, chłopaki, jedźcie, my z Jurkiem dojedziemy. Ja oczywiście tam szykuję rowery, zapinam na dach. Oni pojechali, zjechali, bo na takiej górze mieszkaliśmy. I mówię do Ryśka, Rysiek, chodź już jedziemy, bo jest późno. Rysiek patrzy na zegarek, nie wiem, czy źle mu chodził, czy coś co tam pisał, notował. Jeszcze zdążymy. Ja mówię, Rysiek, chodź już jedziemy. I słuchajcie, zjeżdżamy na dół z tej góry, a tam już wyścig na rundach zasuwa. A Rysiek ze stoickim spokojem do mnie mówi, patrz Jurek, jeszcze jakiś jeden wyścig jest tu rozgrywany. Na dół zjeżdżamy, słuchajcie, a kolarze, kurczę, bidony, bo bidonów nie wzięli, dobrze, że kaski wzięli, nie? Na drugi dzień wyjeżdżamy na etap, Rysiek mówi, bierzcie wszystko z sobą, bidony, kaski, bo ze mną i z Jurkiem to nigdy nie wiadomo. Taki był Ryszard, także był duszą towarzystwa, oczywiście otwierał się bardzo w takim swoim gronie osób, których lubił, z którymi się spotykał. Natomiast bardzo go męczyła popularność. Były takie momenty, że przychodzi rodzic z dzieckiem, dosłownie dzieckiem, i na jakiejś karteczce chce od Ryszarda autograf. Więc Ryszard mówi, że to dziecko nawet nie wie, kim on jest, że też był tym troszeczkę tak już zmęczony. Tą właśnie popularnością. Generalnie był bardzo skromnym facetem, normalnym i te wszystkie, ciążyło mu to wszystko już w pewnym stopniu. Także można by dużo fajnych historii opowiadać z Ryśkiem związanych. Także myślę, że fajnie, tak. Fajnie jest, jeżeli gdzieś tam nas słyszy, że takie rzeczy wspominam. Jerzy Brodawka, mechanik, przyjaciel Ryszarda Szurkowskiego, a opowieści twojej jestem przekonany, że także z uśmiechem wysłuchał Wojciech Matusiak.
Dobry wieczór, Wojtku. Mam nadzieję, że teraz już nas słyszysz i mamy połączenie z tobą. Mamy. Dobry wieczór wszystkim kolegom i wszystkim moim przyjaciołom. Proszę państwa, to tak? Kolarz, to kolarz, który w Barcelonie w 73 roku, kiedy Ryszard Szurkowski został mistrzem świata, Stanisław Szozda wicemistrzem, to Wojciech Matusiak włożył tam wiele pracy w przygotowanie tego ataku, a jednocześnie finiszował najszybciej z peletonu i zajął 5. miejsce. Dzisiaj, Wojtek, to przypominasz jakiegoś profesora, chemika z pracowni chemicznej Sorbony. A tak wyglądał właśnie kolarz, bez którego Ryszard Szurkowski często na wyścigach czuł się zagubiony. Jak ty wspominasz Ryszarda? No nadal mamy... Halo? Jak ty wspominasz, Wojtku, Ryszarda? No, mogę mówić, tak? Tak, możesz mówić. No co ja mogę wspominać? Ja Ryszarda poznałem w 68 roku na pierwszym zgrupowaniu w Wiśle. Ja wróciłem z Olimpiady z Meksyku, z Mistrzostw Świata z Montevideo. Zgrupowanie już trwało tydzień i właśnie w tym dniu, po tygodniu przyjechałem na obóz i tam go poznałem po raz pierwszy. Wyścig pokojów, pierwszy pojechaliśmy w 70 roku, wygrany w 71, wygrany, później Mistrzostwa Świata w Meksyku i w Montrealu i w Metet w Belgii i później Olimpiada jeszcze w Montrealu. A następna moja jeszcze przygoda z Ryszardem była, jak już objął kadrę, to jeszcze byłem takim pomocnikiem, w wyścigu pokoju jechałem motorem. No pomagałem, ile się daje. Byłem na stażu 3 miesiące z kolarzami z kadry, wysłał mnie tam. Także była to przyjemna, piękna atmosfera i piękna przygoda, nie tylko jako kolega, przyjaciel, ale jako sportowiec, jako duch nasz w drużynie. Także to, co mogłem, to robiłem. Zawsze byłem posłuszny i zawsze lubiałem tylko pomagać. Taki był Wojciech Matusiak. Proszę państwa, mamy pewne kłopoty techniczne. Co jeszcze mam powiedzieć? Ja tylko powiem, że w Barcelonie, kiedy właśnie Wojtek zajął 5. miejsce w wyścigu indywidualnym, a raz jeszcze przypomnę, Ryszard Szurkowski został mistrzem świata, to w wyścigu drużynowym Wojciech Matusiak był przewidywany do składu, ale w dniu wyścigu rano powiedział, że nie jest w najlepszej dyspozycji i by trener dokonał zmiany. I pewnie do dzisiaj Wojtek żałuje, że jednak to powiedział, bo rzeczywiście w wyścigu drużynowym nie wystartował, a byłby mistrzem świata. Ale to niezwykły człowiek, niezwykły kolarz. No a teraz przenieśmy się na Śląsk. Ze Szczecina szybka droga. Widzą państwo w domu dziennikarz Henryk Grzonka, który też spotkał Ryszarda Szurkowskiego w czasie swojej dziennikarskiej pracy. Witaj, dobry wieczór, Heniu. Dobry wieczór. Rzeczywiście to jest, mogę śmiało to powiedzieć, idol moich młodych lat, bo jak w 69 roku o 42 sekundy przegrał wyścig pokoju z Dandion, no to ja miałem 11 lat, prawda? Słuchało się codziennie tych radiowych meldunków i chcę powiedzieć o wyścigu pokoju, bo myśmy o tym jeszcze właściwie nie powiedzieli, że to była impreza, która tak naprawdę ciągnęła polskie kolarstwo. Mało tego, ja myślę, że wielu z was, którzy dzisiaj wspominacie Ryszarda, no też gdzieś tam dzięki może temu wyścigowi trafiło do kolarstwa, przynajmniej niektórzy mówią o tym głośno. Ryszard Szurkowski z tym wyścigiem był jednoznacznie kojarzony. I oczywiście ja też, ten wyścig też mnie ciągnął, może nie tyle do tego, żeby jeździć na rowerze, ale bardziej do
tego, żeby rodziły się jakieś marzenia, że może kiedyś ja też pojadę na ten wyścig pokoju. No i potem pamiętam, że kiedy wygrywał Leszek Piasecki, Mierzejewski wygrywali etapy, wspominaliśmy już o tym etapie w Częstochowie, ja pracowałem w Polskim Radiu Katowice, więc to był jakby nasz teren działania. Ja już na te wyścigi jeździłem, ale dopiero w 1988 roku znalazłem się zresztą razem z Tomkiem w ekipie, jak to wtedy mówiono, sprawozdawczej Polskiego Radia na wyścigu pokoju. No i jakoś tak ten wyścig już mnie wchłonął na dobre. Wtedy Ryszard Czurkowski był trenerem polskiej reprezentacji. Więc ja oczywiście wcześniej go gdzieś tam spotykałem u Zygmunta Hanusika. Te ich relacje były rzeczywiście wyjątkowe. Pamiętam, że ilekroć Ryszard przyjeżdżał na Śląsk do Zygmunta, to zawsze były rolady i modro kapusta. A jako, że Zygmunt Hanusik nie poradzi po polsku godać, bo no, godo po śląsku od początku do końca, to wiecie o tym, no to po prostu Zygmunt z Ryszardem rozmawiał po śląsku i Ryszard musiał zawsze jakoś do tego się dopasować. Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy, ale to trudno mówić o tym, że to już były jakieś takie koleżeńskie relacje z Szurkowskim. A dawał radę? Dawał radę po śląsku? No nie dawał rady, no ale rolady mu smakowały i zawsze to podkreślał, prawda? Natomiast potem ja przejechałem w ogóle 14 wyścigów pokoju. W czasach Trybuny Ludu na jezdolce Narodowego Prawa tylko 3, ale potem 11 wyścigów, kiedy ten wyścig był już dzieckiem niechciany. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach właściwie nikt o tym jeszcze nie powiedział. Wspominamy Ryszarda jako znakomitego kolarza i to jest oczywiste, jako medalistę olimpijskiego, mistrza świata, jako trenera, moim zdaniem genialnego trenera, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że ten wyścig pokoju, który wygrywał 4-krotnie, on też przylgnął do niego. I kiedy Paweł Doleżal próbował wyścig pokoju uratować i były takie lata, kiedy wyścig pokoju był tylko na terenie Czech, wtedy namawiał Szurkowskiego, że może udałoby się zrobić choć jeden etap na terytorium Polski. I to był rok 1996, przepraszam. Ja też robiłem już te wszystkie wyścigi dla mojego radia wtedy. I był taki jeden etap. On zaczynał się we Frydlandzie w Czechach, a kończył się w Żywcu na Rynku. Wcześniej kolarze rywalizowali wokół Jeziora Żywieckiego i tak dalej. I to, co utkwiło w mojej pamięci, to właściwie trzy takie elementy. Po pierwsze, niezwykłe tłumy ludzi. Ja pamiętałem tłumy ludzi z tych wyścigów jeszcze, które przechodziły przez Czechosłowację, NRD, ale takich tłumów ludzi na polskim etapie nie pamiętam. Właściwie przekroczyliśmy granicę w Lesznej Górnej, potem przez Goleszów, Ustroń, Wisłę, na Salmopol. Tam wszędzie były tłumy ludzi. I to ludzi, których nikt nie przywoził autobusami, nikt nie kazał im wychodzić na trasę, żeby oklaskiwać kolarzy. Te czasy dawno już minęły. I to pierwsze. Drugie, rynek w Żywcu. Tam nie szło przejść do ratusza, w którym było biuro prasowe. Piękne zwycięstwo Jacka Mickiewicza. I trzecia rzecz, którą zapamiętałem. Twarz Ryszarda Szurkowskiego. Jak on był zadowolony, ja już go znałem trochę, to było niezwykłe zadowolenie. On wiedział, że ten wyścig powinien do Polski wrócić, prawda? I tam w tym Żywcu mu się to naprawdę udało. On zresztą zaprosił tam wielu byłych kolegów, pamiętam takie spotkanie, potem wieczorem, po zakończeniu tego etapu i wtedy wszyscy mówili, Ryszard, musisz. W przyszłym roku były 2 etapy, w kolejnym roku były 3 etapy, więc Ryszard Szurkowski próbował jak mógł tylko, żeby uratować również ten wyścig pokoju. No skończyło się tak, jak się skończyło, natomiast to pokazuje jego niezwykły sentyment do tej imprezy. A Doleżalowi Szurkowski był potrzebny, bo kto miał zrobić wyścig pokoju, jak nie legenda tegoż wyścigu, a Ryszard bez wątpienia taką legendą był. Więc oczywiście warto o tym wspominać, dlatego że jeszcze jest jedno ważne, że te wszystkie etapy, które wtedy w Polsce organizował Szurkowski, one były dobrze zorganizowane. Ryszard potrafił również być świetnym organizatorem. I to trzeba głośno mówić. A tak w ogóle to... My jako dziennikarze w czepku urodzeni, bo najpierw kibicowaliśmy Szurkowskiemu jeszcze jako dzieciaki, kiedy startowaliśmy go poznać, prawda? A później go poznaliśmy, ba, i z nim współpracowaliśmy, bo Rysie był także świetnym gawędziarzem, świetnym dziennikarzem. A ty zbierałeś autografy. Pokażmy te autografy Ryszarda Szurkowskiego,
I kiedy o nie prosiłeś? Mam nadzieję, że już teraz nasz realizator Złote Ręce, Paweł Kwaśniewski, o właśnie, to jest jedno ze zdjęć. No, jeszcze jest takie inne. Ale tak. Ryszard zwykle wpisywał datę, nawet nie wiem, jaka tu jest data wpisana. 7 sierpnia. No, ale to już było, jak byłem dziennikarzem, prawda, no bo wtedy miałem, no, zrobił to z przyjemnością. Chciałem, żeby ten autograf był na tym zdjęciu, to jest zdjęcie z Barcelony, prawda? Słynny finisz w Barcelonie w 73 roku, 1 września właśnie, no i na tym też autograf Ryszarda gdzieś tam się znalazł. No, tak jak mówię, no, ja zapamiętałem Ryszarda jako człowieka fantastycznego, gawędziarza oczywiście. Jeszcze na co chcę zwrócić uwagę. Jak Ryszard wiedział, że ktoś no, jest takim, jak to się na Śląsku godo, lewusem, prawda, i nie do końca to kolarstwo ogarnia, zadaje głupie pytania i tak dalej, to on też oczywiście z pewnym dystansem, a może i z pewną ironią się zachowywał. Natomiast jak on już wiedział, że ktoś traktuje to kolarstwo na poważnie, to zawsze był świetnym, poważnym partnerem do rozmowy, który dzielił się wieloma informacjami. No i jeszcze jedna rzecz, która była niezwykła i to na mnie kiedyś tam, jak poznawałem go po raz pierwszy, zrobiło niezwykłe wrażenie. Czy widzieliście kiedyś Ryszarda, który by się denerwował, rzucał jakimiś przekleństwami, jakieś... Nie. On zawsze spokojnie, stanowczo, bez emocji, takich złych emocji. Przynajmniej ja nigdy nie widziałem go w takiej sytuacji. Było to dla mnie fenomenalne. I to prawda. Ja też go nie z tej strony nigdy nie poznałem, nigdy nie widziałem. No jestem ciekawy, co na to Katarzyna Swatowska, która z Ryszardem Szurkowskim współpracowała przez wiele lat bardzo blisko. Widziałaś kiedyś zdenerwowanego Ryśka? A w ogóle jak go poznałaś? Dobry wieczór wszystkim. Ja sobie wypisałam tutaj kilka cech, które tak zapamiętałam, jeżeli chodzi o Ryszarda. I jedną z nich to była właśnie to, że on się nigdy nie złościł. Jeżeli coś szło tak jak, nie tak jakby chciał, to po prostu mówił, trudno, tak ma być, trzeba robić swoje. Drugą taką cechą była też, o czym mówił Jurek Brodawka, popularność. On jej tak naprawdę nie lubił za bardzo, traktował jako zło konieczne i często byłam świadkiem, jak sobie psikusy robił z ludzi i udawał, że to nie on, że to sobowtór, że wszyscy mi mówią, że są podobni i robił to tak sugestywnie, że ludzie mu wierzyli. Ale może ja też powiem, jak poznałam Ryszarda, bo to było... poznałam go wtedy, kiedy poznałam Waska z Karula, Jurka Brodawkę i ciebie, Tomku. A było to dokładnie w połowie lat 80., kiedy to pracowałam jako opiekunka grup zagranicznych podczas wyścigów wtedy jeszcze dookoła Polski, czyli Tour de Pologne. I obecny tu Tomasz Zimoch powiedział na pierwszym moim wyścigu tak, słuchaj, ty nic na mecie i na starcie nie zobaczysz. Ty wprost się do Szurkowskiego, do samochodu i jedź za peletonem. No i jak pojechałam, to już zostałam jakby w tym kolarstwie na wiele lat w różnych funkcjach. Pojechać z Ryszardem Szurkowskim jednym samochodem i to w czasie wyścigu. Tak, miałam oglądać taki wyścig od środka i miałam swojego prywatnego komentatora, czyli Ryszarda Szurkowskiego. I teraz oglądając, słuchając wspomnień jego przyjaciół, ja się na tym nie znam, ale bardzo dużo osób mówi, że on umiał czytać peleton. Wiem, że się trzeba umieć czytać grę, wtedy jest się dobrym. I on nie tylko umiał czytać peleton i opowiadał mi, co się dzieje, on po prostu wyprzedzał, co się zaraz stanie i często miał rację. I tak przez kilka, Iwonka Arkuszewska, pozdrawiam, przepraszam, ale zobaczyłam komentarz, dziękuję, miło mi. I po kilku latach tej znajomości, ja byłam już po studiach, pracowałam w Niemczech i to było jeszcze za czasów komuny, Ryszard do mnie zadzwonił, w ogóle nie wiem skąd wziął mój telefon, jak się do mnie dodzwonił i mówi tak, słuchaj, wracaj, jest praca życia, wracaj natychmiast. Ale ja mówię, ale co ty, ja mam tutaj dobrą pracę, dobrze mi płacą. On mówi, słuchaj,
zostaniesz menadżerem zawodowej grupy kolarskiej. I tak jak Wackowi dał 2 minuty, żeby się zastanowił, czy chce zostać jego zastępcą, to mi dał 2 dni. I ja w ciągu 2 dni zdążyłam wrócić do Polski, pojechać z Ryśkiem do Kielc, ustalić warunki pracy i wsiąść w samolot i lecieć do Amsterdamu na kongres kolarski. Tak bardzo szybko podjęłam decyzję i to była jedna z najlepszych decyzji mojego życia, bo długo by opowiadać, ale później spędziliśmy pracując razem wspaniały rok z kolarską grupą zawodową, pierwszą nie tylko w Polsce zawodową, ale także w krajach socjalistycznych wtedy. I muszę powiedzieć, że niby był sponsor, ale bez Ryśka ta grupa by nie zaistniała. My mieliśmy 10 razy mniej pieniędzy niż najsłabsza grupa zawodowa. I pamiętam pierwszą rzecz, którą zrobiliśmy, która znowu wprawiła mi wielkie zdziwienie i zachwyt nad Ryszardem, to było to, jak pojechaliśmy po Europie i on mówi, chodź zrobimy tour, ja mam trochę znajomych, byłych kolarzy zagranicznych, oni teraz mają jakieś tam produkcje tego, tamtego, może nam coś dadzą. I my wróciliśmy chyba z tirem, rowery, koszulki, bidony. Panowie kolarze wiedzą, ile to rzeczy trzeba, żeby taki wyścig się odbył i kolarz pojechał. I to wszystko było na tak zwaną gębę. Ryszard mówi, to dostaniesz tutaj na swoje logo, tu miejsce, ten tu, ten tamto, a ja tylko chodziłam i zapisywałam, gdzie, które ma miejsce, żebyśmy się nie pomylili. No dużo, dużo by mówić. Jurek Brodawka jest znacznie lepszy, ale przypomniał mi kilka takich rzeczy ciekawych, także może jeszcze będzie okazja kiedyś powspominać to. No jeszcze jedno pytanie, bo wiele godzin spędziliście w samochodzie, prawda, na wyścigach. Ryszard był kapitalnym kierowcą. On w ogóle, jak ja z nim jeździłem w czasie wyścigów, a nawet nie tylko w czasie wyścigów, to wydawało mi się, że on zna każdy zakręt w Polsce. On przejeżdżając gdzieś to mówi, o tutaj z Brzeźnym sobie rozmawialiśmy w czasie wyścigu, a na tym zakręcie to tam Faltyn coś zrobił. Tak. A tutaj ze Staszkiem Szozdą to sobie na tej prostej tak rozmawialiśmy. Ale kierowcą był fantastyczny chociaż. Tak, czasami mówi, uważaj, zaraz będą leżeć. I leżeli. Ale powiem wam, bo w Polsce też oczywiście po górach to były najfajniejsze wyścigi, ale on mnie nauczył jeździć samochodem, tak rajdowo w zasadzie i bezpiecznie, bo tylko kolarze wiedzą, jak trudno zjeżdżać samochodem za peletonem, który minie górską premię i zjeżdża w dół. To naprawdę trzeba wielkiej klasy i sztuki i oczywiście tego już nie robię, ale na pewno dzięki niemu zyskałam dużo umiejętności, także jeżeli chodzi o prowadzenie samochodów. Był genialnym kierowcą, chociaż pamiętam zjazd w Chambéry, wtedy kiedy Joachim Chalupczuk zdobył Mistrzostwo Świata. Mieszkaliśmy w hotelu bardzo, bardzo wysoko na wyścig Ryszard mówi, to siadaj, zjedziesz z nami. I jak zjechałem tymi serpentynami, a to była jazda praktycznie bez hamulców, to wtedy tak musiałem zaczerpnąć długo powietrza i tak sobie powiedziałem, wiesz co, Ryszard, chyba już z góry z tobą w taki sposób, by zdążyć na start wyścigu, nie będę zjeżdżał. Katarzyna Swatowska, ale zostań z nami, bo jeszcze tę kawę czekamy na opowieść Janka Brzeźnego i Henryka Haruckiego o tej kawie, ale zajrzyjmy jeszcze do, nie do kolarza, nie do osoby ze świata kolarskiego, ale do przyjaciela Ryszarda Szurkowskiego, Andrzej Supron, no człowiek, srebrny medalista olimpijski w zapasach, mistrz Europy, człowiek legenda, no i miał też to szczęście, że z legendarnym Ryszardem Szurkowskim był bardzo zaprzyjaźniony. Witam wszystkich serdecznie. Gratuluję Tomku pomysłu. Fantastyczna sprawa, powspominać sobie stare, dobre czasy, zwłaszcza dotyczące takiego człowieka, jakim był Rysio. No,
A ja powiem tak, wy wspominacie wszystkie te elementy związane z jego bezpośrednią karierą, tą zawodniczą, tą trenerską. A ja, jeżeli chodzi o trenerskie, to mam jeden taki przecudowny epizod, kiedy pojechałem na Kubę na turniej, wyjeżdżamy z sali do hotelu, nagle zatrzymują nas autobus i mówią, moment, my wychodzimy, bo przecież gorąco na tej Kubie, patrzymy, a tu kolarze zasuwają. No i nie kto inny, tylko w takim odsłoniętym gasiku patrzy, a jest Rysiek. Ja mówię, Rysiek, to też, Andrzej, tu gdzie, Hamana, tu hotel, taki, to coś niewiarygodnego. Potem spotkaliśmy się w tym hotelu, no, spędziliśmy cudowne chwile i to był taki bezpośredni kontakt z jego pracą trenerską, jeżeli chodzi o kolarzy. Faktycznie zgadzam się z wami, że Rysiek był niezwykle skromnym człowiekiem. On nie lubił specjalnie opowiadać o tym, jak on to przeżywał, czy coś w tym rodzaju, natomiast faktycznie szło na temat kolarstwa i rozmówca, znaczy słuchacz był taki bardzo wrażliwie zainteresowany, to on o tym mógł rozmawiać. Nas natomiast połączyła inna pasja poza naszymi dyscyplinami, to połączył nas tenis, jako że ja uważam, że tenis jest świetną dyscypliną dla podtrzymania ogólnej sprawności fizycznej, a dla mnie wojownika no, jest ten element rywalizacji. No i również to samo, jeżeli chodzi o Ryśka. Ja w ogóle muszę powiedzieć o Ryśku, że to, co powiedziałem swoim kolegom, zobaczcie, żeby być mistrzem świata, to musi coś w tym być, musi być jakiś talent nadludzki, bo Rysiek, jak niewielu zresztą kolarzy, był nieprawdopodobnie sprawny. On grał w tenisa, on jeździł na nartach, on grał piłkę nożną, koszykówkę. I w tych wszystkich różnych sytuacjach się znajdowaliśmy, ponieważ braliśmy udział w różnego rodzaju eventach i ja byłem zaskoczony, jak Rysiek jest sprawny. No ja mówię zapaśnie, no to no wiadomo, pół biedy, u nas pracuje cały aparat ruchowy, dlatego ta nasza sprawność jest jakby uzasadniona, ale kolarz to wsiada na ten rower i jedzie. I tak jak to Stasio Szolza kiedyś odpowiedział, co panu najbardziej utkwiło w pana karierze, a on mówi, przednie koło. I to mniej więcej można było przełożyć. Natomiast wracając jeszcze do jego charakteru, rzeczywiście to był człowiek nieprawdopodobnego spokoju. No przecież emocje sportowe mają to do siebie, że człowiek wyzwala czasami tą złość, tą radość czy coś, a Rysiek był, no kurczę, niezwykle spokojny. On był świetnym partnerem. On nigdy, jak to się mówi, nie zwrócił uwagi przeciwnikowi, czy coś źle zagrał, co coś ty zrobił. Kurczę, mówiłem ci, idź do przodu albo coś. Okej, godził się z tym, co się akurat wydarzyło na korcie, ale sam walczył do samego końca. Ileż razy przegrywał? 3-4-0, a potem powolutku dochodził, można powiedzieć, jak na trasie kolarskiej swojego przeciwnika, gem po gemie i w rezultacie wygrywał całego seta. No ja z Ryśkiem byliśmy taką eksportową parą olimpijską w tenisa. Graliśmy jako debel, no i powiem szczerze, że sprawialiśmy wiele fantastycznych takich niespodzianek dotyczących ogrywania i to no, instruktorów, nie instruktorów, chcieli tak nas potraktować bardzo grzecznie, no dobrze, no to tu leciutko gramy, no to wygraliśmy z nimi tam do dwóch, no to drugiego secika, no to ich jeszcze raz do dwóch, no to teraz gramy już na serio i ogrywaliśmy do jednego albo znowu do dwóch i tu było to zaskoczenie. Bardzo sprawny, świetnie poruszał się po korcie na całych stopach, ale biegał niesamowicie do piłki. Ja znowu wykorzystałem swój refleks i łapałem przy siatce, więc świetnie się uzupełnialiśmy. A poza tym, no tak, byliśmy wspólnie w jednej kapitule, prawda, w Towarzystwie Olimpijczyków Polskich, w Polskim Komitecie Olimpijskim, prawda, no na balach spotykaliśmy się non-stop. Ile razy spędziliśmy wspólnie Sylwestra, bo gdzie tam zapraszali jakieś znane osoby. Ja myślę, że to idziemy razem, prawda? No to idziemy razem. On świetny był kompanem do zabawy. Uwielbiał, no to co tutaj pani Katarzyna powiedziała, no co by nie powiedzieć, Rysio był dżentelmenem, ale to też wynikało z tego, że on miał słabość do kobiet. To był, żeby nie powiedzieć, że babiarz, ale człowiek, który szanował kobiety, uwielbia ich towarzystwo. No i trzeba przyznać, że był niezwykle urokliwy. Kobiety naprawdę dobrze się czuły w towarzystwie Ryśka i to
też powodowało, że był taką osobą niezwykle lubianą, towarzyską, no i wzbudzał też zazdrość u niektórych kolegów, jak ty to robisz, Krzysiek, że te panie do ciebie gną, no ale miał ten swój osobisty urok i zgadzam się również tutaj z kolegą, który opowiadał, że Rysiek potrafił żartować, jak ktoś gdzieś tam się czepiał czy coś w tym rodzaju, no to on odpowiada tak żartobliwie, sarkastycznie trochę, jakby łapiąc melodię mojego tego człowieka. Ja zawsze jak byliśmy gdzieś, to ja oczywiście, ja gaduła, więc mikrofon i wszystkich przedstawiałem i cytowałem słowa słynne zresztą powiedzenia pana Bogdana Tomaszewskiego, jak to kiedyś powiedział, jadą ramię przy ramieniu, pedał przy pedale. A ja mówię, a teraz chciałbym przedstawić państwu najlepszego polskiego kolarza, cudowne dziecko dwóch pedałów, Ryszard Szurkowski. Wszyscy śmiech, a Rysiek również się cieszył, się śmiał. On naprawdę potrafił żartować z siebie, potrafił się tym wszystkim dzielić z innymi. To też każda impreza, której towarzyszył Rysiek, była naprawdę udana. No nie widziałem go również złego, co by tak powiedzieć, chociaż nie, no były tam takie małe niuanse, ale to już jakby nie będę o tym mówił, ale to też taka złość była na zasadzie ostrej wymiany tylko na temat jakiś tam, wtedy, ale nie to, żeby... Wtedy, kiedy ty zdobywałeś punkty i zdobywałeś gema w meczu tenisowym. Wszyscy w towarzystwie Ryszarda Szurkowskiego czuliśmy się znakomicie. Andrzej Piątek przysłuchuje się tym wspomnieniom. No i co ty, który też dobrze Ryszarda Szurkowskiego przecież znałeś, co ty dzisiaj myślisz, jak go wspominasz, jak słuchasz tych wszystkich wspomnień? Dobry wieczór wszystkim. No, przysłuchuję się tak jak tutaj wszyscy mówiliście, że no, Ryszard był taką osobą, która najpierw wiele osób zaraziła pasją, miłością do kolarstwa i między innymi również mnie, bo no, te lata 70, od 70 do 80, kiedy on odnosił największe sukcesy, no to ja miałem wtedy kilka czy kilkanaście lat i dzięki niemu, dzięki tym wielkim jego sukcesom, również ja zacząłem uprawiać kolarstwo od 81 roku i chciałem być taki sam jak Ryszard, chciałem wygrywać tak jak on, chciałem stawać na podium. Niestety no, trochę się potoczyła moja kariera inaczej, ale pomyślałem sobie, że skoro nie mogę być taki jak Ryszard Szurkowski, takim zawodnikiem, to zostanę trenerem i może uda mi się wychować takiego zawodnika jak on. I no tak się potoczyła ta moja przygoda z kolarstwem, a Rysia oczywiście później poznałem osobiście. Najpierw był moim idolem, a potem stał się moim kolegą, przyjacielem. Trenerem kadry narodowej. Mamy pewne problemy. Najpierw był, słychać mnie? Teraz tak. Najpierw Rysiu był szefem szkolenia w Polskim Związku Kolarskim, później sportowym, także mieliśmy okazję razem współpracować. No i tutaj mamy pewne kłopoty techniczne, być może uda nam się je usunąć i wrócimy. Jan Brzeźny, Henryk Harucki, jak wysłuchacie tych wszystkich opowieści, to wam też taki film się przesuwa. Ryszard Szurkowski i my? Ja powiem tak, że a propos tego spokoju Ryszarda, to może wyjaśnię, jak my żeśmy to odbierali, bo byliśmy w jednej drużynie w Dolmelu Wrocław, ale również i w reprezentacjach z Ryśkiem jeździliśmy właściwie dużo etapówek jeździliśmy z Jankiem Brzeźnym i z Ryśkiem również. I powiem tak, to się działo i w klubie, i w ogóle w reprezentacji, że Ryszard był kolarzem niezwykłym. To był człowiek kompletny, który potrafił. No nasze zażenowanie było takie, że właściwie nasz trener klubowy Żarnowski
pan Mieczysław Rzeznowski, on w ogóle nigdy odprawy praktycznie z nami nie robił, jak Ryszard jechał w ekipie. On się tylko nami opiekował na wyścigu. Natomiast Rysiek powiedział, tak jak to Leszek wspomniał we filmie, że Ryszard nam powiedział, słuchajcie chłopaki, tu i tu trzeba uważać, bo tam może być akcja i tam się będzie rozgrywał wyścig. My żeśmy mu pomagali, mówiąc po kolarsku, żeśmy dostali w tyłek, zjechaliśmy z trasy, a on potrafił i tak wyścig wygrać. I co nas dobijało, że na mecie nam jeszcze dziękował, że myśmy dobrą robotę zrobili, co na drugi raz tak to złościło, właściwie wewnętrznie, że myśmy go zawiedli, a on nam dziękował. On wywoływał tym taki w nas jakby wpływ w ogóle mobilizacji, że na drugi dzień, na drugi wyścig, na drugi etap już nie musiał nic mówić. Mówimy, no nie, musimy kuźwa dzisiaj go nie zawieść. I właściwie on tym spokojem takim, nie intrygą, tylko spokojem takim, wywoływał w nas taką mobilizację, że myśmy byli gotowi w piekło za nim pójść, bo wiedzieliśmy, że jak, zresztą powiem tak, że dzięki temu chyba on i z nas po części zrobił dobrych, przyzwoitych kolarzy, dlatego że myśmy dzięki niemu też mnóstwo wyścigów wygrali, dlatego że on ściągał na siebie całą konkurencję i właściwie w Dolmelu mieliśmy na przykład taki skład kompletny, gdzie mieliśmy wszystkie narzędzia, mogliśmy ten wyścig rozegrać w każdym wypadku. Ja jechałem z nim wiele wyścigów etapowych w reprezentacji, ale również i w klubie jeździliśmy i tam to się tak udzieliło całej drużynie, że ten spokój, o którym żeście mówili wcześniej, to my ten spokój jego znaliśmy, że mówimy, no dzisiaj nie będzie żartów, musimy się mobilizować, bo nie może być tak jak wczoraj, że on zostawiliśmy go gdzieś w polu samego, a on i tak ten wyścig potrafi rozstrzygnąć na swoją rękę. Janku, a ty pamiętasz jakiś taki wyścig, jakąś akcję z Ryszardem, bardzo istotną, bardzo ważną? Mistrzostwa Polski w Krynicy, 76 rok. Tylko wystartowaliśmy. Rysiek mówi, właściwie ten wyścig to musisz wygrać. Jest Szozda, jest Dowicki, no wszyscy górale tam, bo to była cięższa trasa. Mówi, jak będę mógł, to ci pomogę, ale ty to powinieneś wygrać. I to spowodowało, że ja jechałem po to zwycięstwo i wygrałem. Po prostu Rysiek mi tam pociągnął, wszyscy za nim. Staszek Szozda tam skontrował, ja skontrowałem Staszka i pojechałem sam na metę. Odjechałem wszystkim na metę i przyjechałem sam. Ale to jest właśnie to, że Rysiek, ja czułem, że jestem mocny, ale nie czułem taki, że jadę po to, żeby wygrać. I Rysiek we mnie to trochę wprowadził i później parę wyścigów, jak Tour de Pologne, to tak wygrałem dlatego, że ja mówię, jadę po to, żeby wygrać. Ale to od Ryśka przejąłem takie właśnie, takie coś, że... To niestety tak trzeba było robić. On potrafił z nami jadąc na treningu, przed wyścigami ważnymi, on wiedział, od razu potrafił powiedzieć, w jakiej formie który jest. Nie trzeba było tempówek robić i z takich testów, sprawdzianów. W drużynie na przykład, jak jechaliśmy w drużynę, no zawsze sześciu u nas, w Dolmelu sześciu zawodników się szykowało do drużyny, po to, żeby tych dwóch najsłabszych odpadało i Rysiek od razu powiedział, słuchaj, ty nie pojedziesz w drużynie, bo ty jej nie przetrzymasz, bo ty, to widać, że noga nie idzie. On wiedział to na odległość, on czytał świetnie wyścig, on potrafił wyprzedzać pewne, to co żeście wcześniej zauważyli, on potrafił wyprzedzać wcześniej akcję. On wiedział, w którym momencie, no kiedyś było tak na samym początku tak, że się chyba z 15 razy zabierałem w ucieczkę, on podniósł tyłek raz i pojechał na metę. Jak to powiedz jest, że ja dzisiaj 15 razy byłem w ucieczce i to nie powiem, bo ty nie czytasz wyścigu. Jak wszyscy atakują, to się chowaj, bo tempo idzie wysokie, a tam, gdzie dojeżdżają do góry i wszyscy mają już strzała, to wtedy trzeba atakować, jak już nikt nie może. No tylko to trzeba mieć też jeszcze nogę do tego. Janku, a opowiedz o tym wyścigu Tour de Pologne.
gdzie nagle zatrzymaliście się i wstąpiliście do sklepu na Oranżadę. I Ryszard Szurkowski kiedyś mi pokazał ten odcinek trasy i pokazał przed laty właśnie, jeszcze byliśmy daleko, on mówi zaraz, uważaj, bo tu po lewej stronie będzie stał właśnie ten sklepik i rozpoczęła się opowieść właśnie, co stało się na tym wyścigu. No było tak, odjechała jakaś tam grupa, miała dużą przewagę, niegroźnych zawodników, ale peleton zaczął spać po prostu. No i tak dla ożywienia, no może by ktoś tam skoczył po jakieś picie, no i tak pojechała delegacja, Staszek, Jasiu Faltyn i ktoś tam jeszcze, bo to trzeba było tych oranżady parę butelek wziąć do tych kieszeni. Oni te butelki tam gdzieś kupowali, myśmy w tym czasie ktoś tam jakąś akcję zrobił i zrobił się popłoch i ruszyli mocno jechać. No ale tam krzyknęliśmy, że Staszek z tym jeszcze tam przy barze stoją. No i poczekaliśmy na nich. No i stało się tak, że na mecie straciliśmy bardzo dużo. Chyba 19 minut, jeśli mnie pamięć nie myli. Dużo było. Ja straciłem na pewno 19. A Rysiek chyba i Jasiu Faltyn i ta grupa z Szozdą ze 14 minut. Dużo to było. I sami się dziwiliśmy, jak to się mogło stać. No ale tak się stało. A następnego dnia co się działo na trasie? A następnego dnia Rysiek chyba wygrał etap. Rysiek wygrał etap, bo to jechaliśmy, to był wtedy do Kamiennej Góry etap. Jechaliśmy właśnie przez Jelenią Górę i tam był ten postój mały. Może nie było postoju, tylko zwolnienie takie, ale to nas kosztowało. A przez Przełęcz Kowalską i do Kamiennej Góry etap szedł. No a później był taki etap z Wisły przez Przełęcz Salmopolską. No i uciekało was kilku i rozpoczęły się rozmowy. Opowiedz, no, na jaki temat? Pięciu nas odjechało. Pogubiliśmy, bo wtedy startowali zawodowcy. Nie dali rady, ale wtedy zebraliśmy się do kupy. To jest taka, była taka drużyna, że jechaliśmy mocno do, ja wiem, może kilometr, półtorej do mety, gdzie zaczęły się dyskusje, kto to powinien wygrać. I straciliśmy z tych trzech minut dużo. No, tam przejechaliśmy niecałą minutę chyba z przodu. No i była taka dyskusja, kto wygra. No w końcu to wygrał Rysiek. Ale bo już padło hasło, no to się ścigamy. Było takie ściganie. Rysiek to wygrał. Jest chyba Staszek był drugi, albo ja byłem. W każdym razie Janusz Kowalski tam jeszcze na podium był. No i Jasiu Faltyn, ja. Kowalski. I takich opowieści są tysiące. A jeszcze mam jedną taką opowieść, jak startowaliśmy pierwszy raz Paryżnica, dzień, w który Rysiek przegrał etap tylko z Merksem. To był pierwszy etap. Jeszcze była szarówka taka, była tam jakby z 230 km, nim gdzieś tam podpisywaliśmy, przyjechaliśmy na start. Wiadomo, zawsze się gdzieś tam gubiliśmy. No ale ktoś powiedział, że trzeba listę podpisać. No to ja z Ryśkiem pojechaliśmy to szukać tej listy. Patrzymy, już nikogo nie ma, kolarze pojechali, ze 4 minuty temu. A jakiś tam pilot motocyklem podjechał, mówi, już wszyscy pojechali, mówi. No i wziął nas na ten. Na koło, siedliśmy za nim, no i zaczęliśmy to gonić. Ja mówię, kurczę, to mety tyle, a my będziemy pół etapu gonić to wszystko. No ale trwało to chyba z 10 minut, już byliśmy w peletonie. Ale no, co z tą kawą? Co z tą kawą? Ja nie lepiej odpowie. No z kawą było tak, że skończyliśmy sezon we Francji, i przyjechaliśmy już do Polski, to już był początek listopada. Tam po sezonie no, zarobiliśmy, tam wiadomo, że się zarabiało większe pieniądze. To był rok 83 chyba. Drugi, trzeci. Tak. Trzeci. No i przyjechaliśmy, dzwoni Staszek Czaja za dwa dni i mówi, słuchaj Harry, szykuj brykę, wyciągaj siedzenia, Rysiek robi to samo, jedziemy po kawę do Francji. Ja mówię, człowieku, gdzie jaką kawę? Ja mówię, przecież jak ją przewieziesz, jaką kawę chcesz przywieźć?
jedziemy, cały samochód jest, teraz można kawę wieźć bez cła, bez niczego. Jedziemy, mówi, załadujemy 3 fury kawy, 3 samochody o kawy. Mówi, tylko ma siedzenie do kierowcy zostawić. Dzwonię do Ryśka, Rysiek mówi, ty, no nie wiem, co o tym sądzić. No dzwonił do mnie i kazał to samo robić. No i żeśmy się naradzili, mówi, że ma zbyt, Rysiek mówi, ma zbyt na tą kawę w Katowicach. No to ja mówię, no dobra, to jedziemy. No pojechaliśmy po tą kawę, zjechaliśmy do Mecu, do Leclerca. No i zachodzimy, pytamy się o kierownika. Przyszedł kierownik, mówimy, chcemy kupić kawę, a on pokazuje na regały, oto kawa to jest. My mówimy, ale chcieliśmy kupić z 8 palet tej kawy. To z tyrem jesteście? Ja mówię, no nie, my jesteśmy tu osobówkami trzema. No jakby tu zapakujecie 8 tych palet kawy? My mówimy, słuchaj, to już nasza sprawa, jak zapakujemy, myśmy sobie obliczyli, że 8 palet powinno wejść. No i było 6 palet i musiał ściągać jeszcze taką najtańszą kawę, jaka tylko była, ściągał ją z regałów. Pakowaliśmy chyba z 2 godziny, zapakowaliśmy w cegiełkę pod sam sufit, tylko taki tunel dla kierowcy był. No i próbujemy z tą kawą. Zajeżdżamy na francuską granicę, Francuz, hulala, tylko pokiwał głową. Jechać dalej. Wjeżdżamy do Niemiec. Niemiec ten RFN-owski, bo to był RFN, 2 granice były wtedy. Popatrzał, pokiwał głową, jechać. Przyjechaliśmy na granicę nerdowską, taka pamiętam celnik, pani celnik Niemka, taka miała z 1,80 m, a może 2 metry nawet, duża była taka. Staszek Czaja próbował tam tłumaczyć, że to jest Rysiek Weltmeister, że jechał wyścig pokoju. No jest dość, trzeba złote prawo i tam tłumaczył. No i my tak z Ryśkiem patrzymy, a on tam robi, ja mówię, ale robi ci reklamę, to Ryśka tak mówię. Ale za chwilę patrzę z boku, a pcha w 3 gości, pchają takie podwójne wózki. I Ryśka okciem w okieć i mówię, zobacz, już mamy po kawie. Podjechali pod te samochody wyładowywać kawę. Ja mówię, koniec, kawa przepadła. No i wywaliliśmy tą kawę całą z samochodów. A ona chciała zobaczyć, czy my tam broni nie mamy, bo oni sprawdzali nerdowcy, czy pod siedzeniami, czy tam broni jakiejś nie ma. No i zapakowaliśmy tą kawę, pakowaliśmy dłużej o godzinę, jeszcze jak tam. Zapakowaliśmy tą kawę, ja mówię, jak jeszcze nas na naszej granicy przyczepią, Staszek, to ja ci tą kawę zostawiam i będziesz sam tą kawę sobie wiózł. Przyjechaliśmy na polską granicę, celnik popatrzał, o, pan Ryszard, mówi, a gdzie tą kawę wieziesz? Ja, Staszek, ja mówię, to tam w tym samochodzie gość, on tam wiecie, my tą kawę wieziemy. No i puścili nas. Oczywiście ja z Wrocławia, przelecieliśmy tranzytem koło Wrocławia po tej autostradzie, betonówce takiej. Już na kawę nigdzie nie stawaliśmy, bo śmierdziało kawą w samochodzie jak pies. Zajechaliśmy prosto do Katowic. Podjechaliśmy pod taką chatkę, puchatkę. Staszek wszedł do środka, mówi podjeżdżać pod okno, okno otworzył w tej chatce i zaczęliśmy przeładowywać tą kawę. No i jeden samochód, drugi, trzeci. Tej kawy, aż sam się zdziwiłem, że tyle jest w tych 3 samochodach. Ja mówię, Staszek, a ta pani będzie miała w ogóle kasę, bo to było prawie z 20 tysięcy dolców do zapłacenia za tą kawę całą. Ona mówi, co ty, no ma pieniądze. A ta w tej chałupie tak trochę cuchnęło. Ja mówię, kurde, żeby nas na minę jakoś nie wprowadził. No i pani, jak żeśmy kawę rozpakowali, pani weszła do takiej komórki jakiejś tam, i przyniosła całą taką szmacianą siatę tych zwałów pieniędzy. No i panie Staszku, to ile to wychodzi? No Staszek mówi tyle. Wzięła nam, wyrzuciła tą kasę i pyta się, panie Stasku, ona tak mówiła, panie Stasku, a kiedy będziecie następnym razem? On mówi, a do kiedy pani to starczy? A była to niedziela. A ona mówi, może do czwartku? A ja pytam, to gdzie pani tą kawę hoduje? A mam 3 takie szczęki na bazarze. Takie szczęki były metalowe. I już żeśmy się wzięli do zebrania, ale słyszymy, jakiś głos się odzywa, a tu siedziało 2 gości, flaszkę obciągali przy piecu i ten jeden mówi, Władek, czy ja dobrze widzę? Czy to nie Szurkowski?
no to myśmy stają, aż nam mało te pieniądze nie wypadły. Jak żeśmy buchnęli śmiech, ja mówię, widzisz, Szur, nawet tutaj się rozpoznali goście. I tak żeśmy zrobili biznes właśnie z kawą. Dobry biznes, bo mogliśmy jechać jeszcze raz, ale żeśmy więcej już nie pojechali. No i aż mi tutaj łzy poleciały po tych opowieściach. No i ja Tomku, jeżeli mogę się włączyć. Tomku, jeżeli mogę się włączyć, bo ja przypominam sobie taki moment, że kiedyś Ryśkowi opowiadałem, no niestety to były takie czasy, że samego sportu się nie zarabiało. Trzeba było kombinować, trzeba było handlować. No oczywiście to nie były kontrabanty, jak to niektórzy próbowali nam wmówić. Tam można było dwie butelki, braliśmy cztery, dwa kryształy, brało się cztery. No i tego rodzaju, ja mu też kiedyś powiedziałem, jak byłem w Meksyku na Mistrzostwach Świata, już byłem przy limicie wagowym, bo odchudzałem się, więc byłem osłabiony. Wypiłem puszkę piwa, bo piwo jakby łagodziło to łaknienie, a zarazem by przycinało. I ja tak się trochę wstawiłem, przykryłem się sombrero, wracali chłopaki. Mówię, co kupiliście? Kawę. Ja mówię, kawę, a gdzie? No tam, opłaca się. I pamiętam jak dzisiaj, bo kawa Nesca w tych 300-gramowych opakowaniach u nas kosztowała 9,90, a tam ona kosztowała 2,14. Więc ja od razu do tego sklepu lekko wstawiony i mówię, give me all. How many? Give me all and the coffee cream. I jeszcze dopakowałem taki cały karton po telewizorze na sznurek i ciągnąłem ze sobą do wioski, bo akurat mieszkaliśmy w dawnej wiosce olimpijskiej. No i opowiadałem o tym Ryśku, o tym Ryśkowi, a on mi, no Andrzej, ja wiem, bo mi właśnie opowiada mniej więcej to, co właśnie przed chwilą tu kolega opowiedział o tej kawie. No i takie były czasy, że czasami trzeba było, ale powiem szczerze, że to były najlepsze stypendie, jakie mogli osiągnąć wtedy sportowcy, bo teraz, żeby dostać stypendium, no, trzeba się znaleźć pierwsze ósemce w Europie, pierwsze na świecie, pierwsze szóstce w Europie. No, a co mają powiedzieć ci, co są sparring partnerami, prawda, co wyprowadzają w wyścigach tych liderów? No, dla nich tych stypendiów nie było, więc taki wyjazd za granicę, gdzie można było zarobić, wiadomo, jak się zarobiło $500, to u nas rok czasu można było nie pracować, bo to zarabiało się po $20 miesięcznie, więc to też był taki element motywujący do tego, żeby wyjechać za tą zagranicę, prawda, bo to dawało możliwości finansowe, a zarazem w momencie, kiedy jechało się do Stanów Zjednoczonych, gdzie była Polonia czy coś, to wtedy te prezenty leciały po kieszeniach, że naprawdę można było nieźle się obłowić, jak to się mówi, i była podwójna radość sukcesu sportowego, no i tego finansowego, który, co by nie powiedzieć, w tych naszych czasach było bitnie, a jak człowiek przywiózł, tam się zastanawiał, co kupić, jak przywiózł do kraju, to wszystko było piękne, więc mieliśmy okazję żyć w niesamowitych czasach, w dwóch wiekach, w dwóch tysiącleciach, w dwóch systemach, prawda, nawet mieliśmy tą swoją wojnę, ten stan wojenny, to było coś, co powoduje, że to nasze życie ubarwione sportem było niezwykle, niezwykle ciekawe. Tu też mówiliście, jak poznaliście się z Ryszardem. Ja powiem szczerze, że ja też miałem taką przyjemność, ale wtedy jeszcze jak go poznałem, to mówię parę Ryszardzie, on od razu skrócił sprawę, Rysiek mam na imię. No i od tamtej pory żeśmy się zaprzyjaźnili, chociaż ja patrzyłem na nich jak na tych wielkich mistrzów i marzyłem o tym, żeby też kiedyś stanąć na najwyższym stopniu podium, wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. No i po latach wspominałem się, pamiętasz jak pierwszy raz się poznałem? Nie pamiętam oczywiście w twoim żartobliwym stylu. Ja mówię, no widzisz, kiedyś ja cię prosiłem, a teraz się nie dopchasz po autograf do mnie. No więc oddawałem mu tym samym żartem. Ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, on potrafił żartować, chwytał w lot, a to co mówiliście o jego czytaniu, peletonu czy cokolwiek, jak tam Rysiek dzwoni, do Rysiek leci, a wiem, oglądałem, słabo jadą, mówi coś takiego. On rzeczywiście był fachowcem, więc nic dziwnego, że został później trenerem. Pamiętam jak mi opowiadał, że musieli jechać niestety do Czarnobyla. I mówi, tutaj już informacje są, a my mamy jechać do Czarnobyla, my nie jedziemy. No ale tam, ponieważ było wielu wojskowych, więc dostali rozkaz, że muszą jechać do tego Czarnobyla, no i chcąc, nie chcąc, jednak musieli tam na ten wyścig pojechać z ogromną niechęcią, ale były takie sytuacje, że trzeba było
jechać, mimo że nie bardzo chcieli, jak opowiadał mi, jak wkładaliście sobie gazety pod koszulę, bo te różnice były niesamowite. Jechało się na górę, a tam zimno, mróz, to gazety pod koszulę. Teraz mają termiczne stroje, a wtedy tego nie było, więc podziwiam was. Ale nadal niektórzy gazety wkładają. Aż nie chce się kończyć tego spotkania, nie chce się kończyć tych opowieści. Powiem wam, że jeszcze miał jeden cudowny dar. Dar byłby znakomitym dziennikarzem, bo po latach był w ekipie radiowej, kiedy jeździliśmy na wyścigi i oprócz tego, że kierował naszym wozem reporterskim, to jednocześnie relacjonował. I tak się zastanawiam, dzisiaj sobie myślę, jak on musiał patrzeć na nas, prawda, Heniu, trochę wariatów, którzy w tym wozie reporterskim tam niemal ujadali, a ten spokój Ryśka, on potrafił się tak dopasować i tym spokojnym komentarzem, to on był mistrzowskim sprawozdawcą, a my przy nim niezdarnymi kolarskimi opowiadaczami. Słuchajcie. Tak. Twoja skromność mi powala, Tomciu. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć mi krótko, bo już wiem, zbliżamy się do końca. Chcę powiedzieć oczywiście bez takiego przykrego tonu, że miałem okazję być wielokrotnie z Rysiem w tych trudnych momentach i powiem szczerze, tak mnie zaskoczył. Pchnął we mnie wiarę, że to wszystko za chwilę się zmieni, za chwilę się poprawi. Jak poszedłem do niego, zobaczyłem go, te zdjęcia, to jak zobaczyłem, jak go Hindusi poszywali, to ja z bliska nie mogłem zobaczyć tych szram, które on tam miał posklejane, dosłownie. No i powiedział mi Andrzej, ja mi jak Rysiu? On myśli, no Andrzej, w porządku, już powolutku zaczyna, ale weź mnie, zegnij nogę. Ja mu zgiąłem tę nogę, on mi szok, rany, niemożliwe, jest drugą, puch, drugą. No i rzeczywiście prostowniki, które nie miały prawa, połamał wszystkie kanony lekarskie, mówiące o tym, że nie ma najmniejszych szans i to było siłą napędową dla Rysia i przyznam się szczerze, że w tym momencie uwierzyłem, że on z tego wyjdzie. No i może by wyszedł, gdyby nie to cholerne Innes, nawet nie chcę o tym mówić. Trzeba żyć, powtarzał. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach trzeba walczyć i walczył do samego końca. Kochani, jeśli wszyscy nas słyszycie, Ryszard Szurkowski, kiedy słyszycie to imię, to nazwisko, to na zakończenie, z czym natychmiast to kojarzycie? Z jednym zdarzeniem, z jednym słowem, ze zdaniem, z historią, z anegdotą, no to może zaczniemy od kobiety. No ja chyba z najlepszym zawodowym okresem mojego życia, bo to była, miałam zawód, w którym miały tylko dwie kobiety na świecie, właśnie dzięki temu, że mnie zaprosił do współpracy. A druga rzecz to pamiętam, jaką niesamowitą estymą on cieszył się za granicą, mimo tego, że największa kariera wcale nie była w dobie social mediów i wbrew pozorom nie musiał być tak znany, jak był. Kiedyś pamiętam na wyścigu w Belgii, przed startem stoimy, przygotowujemy się do etapu i nagle tłum fotoreporterów i dziennikarzy udaje się w jedno miejsce, otacza jakiegoś człowieka. Ta osoba przebija się przez tłum, leci do Szurkowskiego, rzuca się do niego, pozdrawia go i okazało się, że to był Eddie Merckx, który rzucił wszystkich fotoreporterów, żeby podlecieć do Ryśka i się z nim przywitać. Dzień później wszystkie gazety belgijskie były ze zdjęciami tego świetnego duetu i jedyne co przyjdzie żałować, jakby się potoczyła ta historia, piękna kariera kolarska, gdyby nie to, że wszystkie zaproszenia z zachodnich grup zawodowych gdzieś tam były chowane w szufladzie i Ryszard nie miał okazji sprawdzić się w jakimś większym zakresie w profesjonalnym kolarstwie. Andrzej Piątek? Dla mnie to był, jakby powiedział Włodzimierz Szaranowicz,
fenomenem społecznym, pociąga poza tym, że był wybitnym sportowcem, to pociągał za sobą i inspirował miliony ludzi. Przecież nawet w tym filmie, który wczoraj został wyemitowany, mogliśmy zobaczyć te setki tysięcy ludzi, a nawet więcej, które były na stadionach, które przychodziły specjalnie dla niego. I z tymi się kojarzy przede wszystkim Ryszard. A ja na koniec jeszcze, bo napisała do mnie Iwonka, żona Ryszarda, która nas ogląda, prosi, żeby podziękować wam wszystkim za te wspomnienia, bo jak napisała, bardzo ją i Ryszarda one radują, słysząc te wszystkie opowieści, bo słyszała ich bardzo wiele przez ten czas, kiedy z Ryszardem była. Także pozdrawiamy również Iwonkę, trzymamy mocno kciuki i wspieramy z całych sił. Andrzej, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Ryszard był niezwykle dobrym, uczynnym, pomocnym człowiekiem. No tak, pomógł między innymi mnie wiele razy, bo chociażby pierwszy z brzegu przykład, 2007 rok, prowadziłem grupę zawodową, która powstała kilka lat wcześniej po to, żeby zdobyć medal olimpijski. W tej grupie była między innymi Maja Włoszczowska i tak naprawdę po 6 latach niewiele brakło, a drużyna by się rozpadła, bo akurat straciliśmy sponsora. I wtedy między innymi poprosiłem Ryszarda o pomoc, czy nie pomógłby, no bo mam problem, to już był grudzień ze znalezieniem sponsora, 2 lata zostało do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Ryszard powiedział, okej, spróbuję ci pomóc, mam jakiś pomysł. No i zadzwonił tam dzień, dwa później, przyjedź, bo mam tu jakiś pomysł. Porozmawialiśmy i faktycznie wtedy Ryszard zaprowadził mnie na spotkanie do prezesa Cadbury Wedel, wtedy do pana Petera Knauera i tak naprawdę od słowa do słowa, dzięki temu, że Ryszard był wszędzie szanowany, to Wedel został naszym sponsorem i dzięki temu między innymi uważam, że nie wiadomo jakby się kariera potoczyła między innymi Mai Włoszczowskiej czy wielu innych zawodników, ale dzięki też temu ta drużyna została uratowana, a Maja Włoszczowska została wicemistrzynią olimpijską w Pekinie. Czy nawet w 2007 roku też, czyli w pierwszym roku, kiedy Wedel został naszym sponsorem, to zdobyliśmy wicemistrzostwo świata w wyścigu drużynowym w Fort William w Szkocji. Ryszard tam z nami był, kibicował, wspierał. Zresztą on starał się być wszędzie, gdzie tylko można. Był niesamowitym motywatorem, mentorem. Ci zawodnicy, ja sam zresztą wiele się od niego nauczyłem jako trener i też myślę, że ci moi zawodnicy też mieli taką dodatkową motywację, że prezesem tej drużyny był Ryszard Szurkowski. Ryszard Szurkowski, kiedy słyszy to imię i to nazwisko, Leszek Piasecki, to co natychmiast pojawia się w myślach? Nie mamy Leszka? A może jest Jurek Brodawka? No to jak nie mamy jeszcze Jurka, to może słyszy nas Wojtek Matusiak. Wojtku, jedno zdanie na zakończenie o Ryszardzie. Wojtek już przestawił w drugą... Już jestem, łączność wróciła. Tak, Leszek Piasecki. Kiedy słyszysz Ryszard Szurkowski, to co pojawia się w myślach? W myślach pojawiają się wspólne piękne chwile, które przeżyliśmy. Wspaniały człowiek, mentor, ojciec sukcesu kadry i moich sukcesów 85 roku. Wspaniały człowiek, przyjaciel. Ikona polskiego kolarstwa. A najśmieszniejsze. To zawsze będzie a najśmieszniejsze spotkanie. Jakie? Najśmieszniejsze. Może jakieś wydarzenie. Tam
kierunku. No, tych wydarzeń było wiele, bo po zakończeniu kariery też przeze mnie spotykaliśmy się towarzysko, bywaliśmy, tak jak Andrzej Supron wcześniej wspomniał, na wielu imprezach, w wielu miejscach. Andrzeju, pamiętasz Kołobrzeg, kiedy wspólnie tam byliśmy razem z Ryszardem, ty byłeś, stawaliśmy na starcie, takim pokazowym wyścigu, nie miałeś w co się ubrać i dałem ci swoje spodenki, koszulkę. Ubrałeś się tak, że szelki tych spodenek założyłeś na wierzch na koszulkę, to było już zabawne. Przejechaliśmy parę rund, no oczywiście ograłeś mnie na mecie. Ryszard przede wszystkim również był uczestnikiem. Ja pamiętam, jeżeli mogę wejść do słowa, bo to zawsze się chwalę, że jestem mistrzem Polski w pływaniu aktorów, jestem mistrzem Polski w tenisa, dziennikarzy, ale mówię, że na swoim koncie mam zwycięstwo z Ryszardem Czurkowskim i właśnie z Leszkiem. Rzeczywiście to było takie kryterium. Ja mówię, chłopaki, ja tu robię ucieczkę, prawda? A potem robię kadłubki, jak zwykle i tak dalej. I pojechałem za domy, ile miałem pary w nogach, do przodu dałem. Rychu to puszka, ale Leszek mnie gonił cały czas i tam dokładnie o pół koła z nim wygrałem i zawsze to mówię jako ten swój sukces stolarski, że pokonałem takich wspaniałych mistrzów. A rzeczywiście te spodenki, które macie na szelkach, założyłem na wierzch, bo to wtedy wyglądało jak kostium zapaśnicy. Mówię, zapaśnik jedzie na rowerze. No ale jeżeli jestem już przy sobie, to ja to króciutko powiem, bo wiem, że czas goni. Ja powiem szczerze, ja miałem szczęście, że na swojej drodze spotkałem takiego człowieka. Emanuował nieprawdopodobnym spokojem, miał tą charyzmę, która powodowała, że człowiek w otoczeniu Ryszarda czuł się fantastycznie i za to chciałbym mu serdecznie podziękować. Mało to, mam też swój mały wkład w poznaniu Rysia ze swoją małżonką i Iwonką, które jest dla niego największym szczęściem. To, że ona przy nim była cały czas, miałem okazję widzieć, to ja Iwonko kłaniam się przed tobą, całuję, ściskam, bo to było największe szczęście dla Ryszarda w tych jego ostatnich chwilach i będę pamiętał Ryśka jako tego wesołego kawalarza i niezwykle zdolnego tenisistę. Nie wspomnę o kolarstwie. No i jeszcze dwa głosy. Henryk Harocki, Janek Brzeźny. Jednym zdaniem Ryszard Czurkowski to? No powiem tak, że to jest tak, w moim przypadku to jest takie całe pasmo. Najpierw był moim idolem, później był moim kolegą klubowym, nauczycielem, później był sprawcą również moich sukcesów, gdzie dzięki niemu dużo wygrałem. Byłem w klubie razem z nim, byłem w reprezentacji, jechaliśmy różne wyścigi międzynarodowe. Później była Francja, była ta kawa, którą razem żeśmy też przepili. Później prowadziliśmy razem w Warszawie sklep również, tam gdzie teraz Iwonka prowadzi i razem w trójkę później prowadziliśmy ten sklep. No i później były wyścigi tutaj w Polsce, głównie na Dolnym Śląsku, gdzie on tu przyjeżdżał. Przyjeżdżali razem z Iwonką tutaj do Świebodowa, gdzie razem żeśmy na treningi jeździli, gdzie graliśmy tego słynnego bilarda u niego, a Iwonka wino nam polewała i zawsze były znów takie klubowe pary, albo ja z Jankiem, albo z Ryśkiem grałem na górali, czyli Brzeźnego Faltyna, albo mieszanych parach. No i później ta jego nieszczęśliwa wyprawa do Niemiec i te kłopoty. Najpierw jeździłem do Konstancina, pamiętam pierwszą wizytę, bo Ryszard był taki miał, jakby on był w pewnym sensie takim psychologiem też, ale jak byliśmy naszą paczką, taką czwórką, Brzeźny, Faltyn, ja i on, to rozmawialiśmy otwarcie. Jak z nim tylko byłem sam, też ze mną rozmawiał jeszcze inaczej. Mogliśmy wtedy rozmawiać o wszystkich tematach. Jak ktoś przyjechał z nami postronny, no to już ta rozmowa się nie kleiła. Ale pamiętam również te wszystkie wizyty, które robiłem z tymi... w ogóle ten jego, jak się dowiedziałem od Klemensa Ujelskiego o tym wypadku w Niemczech, kiedy Iwonka przysłała mi te wszystkie papiery ze szpitala, bo powiedziałem, że no mam tutaj takich chirurgów, wybitnych chirurgów w klinice chirurgów ręki, pana Adama Domanasiewicza, Jacka Martynkiewicza i pana Jerzego Goska,
profesora. I te papiery, kiedy Iwonka mi przesłała, to później konsultowałem to z nimi. Oni świetnie znają też język angielski i w ogóle ten medyczny język angielski. Opowiedzieli mi od razu, jak ten wypadek się wydarzył, co i kiedy, z czego było. Później te wizyty, pamiętam, nie wiem ile było, 12, 15 może tych wizyt wszystkich razem do Świebodowa z doktorami, którzy naprawdę oddali ducha i chciałem tutaj w tym momencie im bardzo podziękować, dlatego że zanim ta operacja, nie wszyscy nawet wiedzą, że Ryszard miał tą operację ręki, to też telewizja miała z tego zrobić jakiś program, ale nie wyszło na koniec, bo było za mało było czasu. I te wszystkie wizyty o 21, niekiedy wyjeżdżaliśmy ze Świebodowa o pierwszej w nocy, nawet kiedyś o drugiej w nocy. Pamiętam również, jak był plebiscyt przeglądu sportowego i Telewizja Polska to transmitowała. Ja tam byłem wtedy z tymi doktorami właśnie u Ryszarda i u Iwonki, kiedy cała sala klaskała Ryszardowi i ci doktorzy też. Ja to nagrałem, ja to nagranie, kiedyś puszczę to, ale muszę to uzgodnić z Iwonką najpierw, co my puścimy. Miałem dużo materiałów takich. Później ta operacja, która była tej ręki konsultowana z wybitnymi fachowcami, drugi człowiek na świecie, taki Węgier i Szwajcar, gdzie pojechałem po Ryszarda i żeśmy go przywieźli do Trzebnicy i tam go konsultowali. Potem ta operacja, która we Wrocławiu się odbyła, no i z miesiąc temu, kiedy Iwonka mi przysłała już filmik, jak ta ręka ruszyła. Pamiętam 4 stycznia byliśmy, byłem z życzeniami u doktora Domana Siewicza, bo on właściwie we Wigilię miałem do niego, się wybierałem, ale żeśmy się rozmijali cały czas. On mówi, słuchaj, przyjedź, mówi po świętach, bo on ma z kolei te święta jakby są potrójne, bo ma imieniny, urodziny, we Wigilię, no i święta są. W związku z tym pojechałem z prezentami, żeby im podziękować i pożyczyć wszystkiego dobrego. Jak 4 byłem, to pierwsze słowa mówi, słuchaj, a co u Ryszarda? Ja mówię, czekaj, zaraz zadzwonimy do niego. Rozmawialiśmy z Ryszardem. I on mówi, panie Ryszardzie, niech pan się szykuje, będziemy przygotowania robimy do następnej ręki. W związku z tym jakby i później te wydarzenia, kiedy byłem z Iwonką na łączach i kiedy ten film leciał w niedzielę, kiedy ja wiedziałem, że on tam jest w stanie krytycznym i tak sobie skojarzyłem to wszystko, wyścig przez życie, a sobie myślę, nawet nikomu nie mówiłem, bo byłem tak umówiony z Iwonką, żeby nikomu nic nie mówić, a tutaj leciał wyścig Ryszarda o przeżycie. I właściwie tą całą noc nie przespałem, kiedy żona mi podała telefon, mówi, Iwonka dzwoniła, zabiło mi mocno serce i wiedziałem, że coś się chyba złego stało. W związku z tym, po tym wszystkim mogę powiedzieć tak, że dla mnie Ryszard był jak bardzo bliska rodzina. Ja tak to odczuwam i do mnie jeszcze nie dotarło do dziś, że jego nie ma wśród nas. Po prostu. To był dla mnie w końcowej fazie jak starszy brat i tak go będę do końca w sercu nosił. I za wszystko chciałbym tutaj podziękować. Myślę, że u Iwonki jeszcze pojedziemy i choćby symbolicznie zagramy w tego bilarda, w Sylwestra, jak będzie tutaj na miejscu, bo po prostu byliśmy zżyci jak taka prawdziwa dolmelowska drużyna. Zresztą w Polsce nam zazdrościli tego, że my tak się trzymamy, ale my odkąd, od momentu ścigania zawsze żeśmy się tu trzymali razem. Janku, Ryszard Szurkowski dla Jana Brzeźnego to? Dla mnie Rysiek najpierw był wielkim idolem, później kolegą, przyjacielem, później powiernikiem. Myśmy sobie nigdy między sobą nie mieli żadnych tajemnic. Rysiek jak coś analizował, konsultował się ze mną. Słuchaj, tak zrobić, ja zresztą z nim też. Także to, że no, byliśmy związani i rodzinnie, i rodzinami. No, no i w tej chwili to się kończy i zostaje pustka. Jest już po 23, to możemy powiedzieć. Janku, a powiedz, bo Ryszard uwielbiał winorośl, a z tej winorośli robił cudowne wino.
Jak smakowało wino Ryszarda Szurkowskiego? Rysiek, wyśmienicie te wina robił, zresztą między innymi po to jeździliśmy tam do, na wieś do niego, bo tam zawsze te butelki były. Zawsze się tam pokrzepiliśmy przy tej grze w bilarda, który on tam u niego stał, pewnie stoi dalej. I się nazywało Szurkowskie. Tak jest. Wino Szurkowskie. Wino, tak, wino Szurkowskie. Henryk Jakrzonka. No mnie, jak mówię Ryszard Szurkowski, to trzy rzeczy natychmiast przychodzą do głowy. Pierwsze to takie wspomnienie jeszcze z lat szkolnych. Znana sprawa, Ryszard Szurkowski kiedyś na wyścigu o Mistrzostwo Polski oddał rower Zygmuntowi Hanusikowi. Dostał za to nagrodę Fair Play UNESCO. Ja pamiętam, że następnego dnia poszedłem do kiosku, jak co dzień kupiłem sobie gazetę, sport i przeczytałem wypowiedź Ryszarda Szurkowskiego. To mi utkwiło w głowie. Ja do dzisiaj no, nie zacytuję dosłownie, ale powiem mniej więcej, co on powiedział. On powiedział tak, nie zdobyłem tytułu mistrza Polski, nie wygrałem tego wyścigu, ale zdobyłem przyjaciela do końca życia. Czasami przyjaźń, koleżeństwo jest ważniejsze, aniżeli kolejny dyplom czy puchar. I to jest pierwsze skojarzenie. Drugie, no kojarzy mi się Ryszard Szurkowski jednak z wyścigiem pokoju. Ten wyścig go wylansował, dzięki temu wyścigowi Polska go poznała i właściwie chyba możemy mówić o czymś takim, co jeszcze nie było nazwane szurkomanią, bo dopiero kiedy popularność Adama Małysza sprawiła, że Polska zaczęła mówić o małyszomanii, no ale wtedy, na początku lat 70. była szurkomania. To był człowiek, który był idolem, który był najpopularniejszą postacią polskiego sportu i nie tylko sportu. I trzecia sprawa. Ja właściwie zawsze uważałem, że dziennikarz kolarstwa może nauczyć się tylko od wielkich, życzliwych mistrzów. Ktoś, kto nie siedział na rowerze, ktoś, kto nie ścigał się, nigdy nie poczuje kolarstwa tak jak zawodnik. I to jest oczywiste. Ale można się tego kolarstwa nauczyć pod warunkiem, że spotka się w życiu życzliwych mistrzów, którzy no, te tajniki odkryją. I Ryszard taki był, ja osobiście dużo mu zawdzięczam, zwłaszcza w latach 90., kiedy wspominałem te wyścigi pokoju robione już tylko na terenie Czech, Polski, potem także Niemiec, kiedy długo o tym rozmawialiśmy. No, widzę Wojtka Matusiaka, ja, Tomek, ty też pamiętasz, że Wojtek wtedy jeździł w latach 80. jako łącznik prasowy, prawda? Na motocyklu, z tablicą, na którym sędziowie kredą pisali numery zawodników, którzy byli w ucieczce. I Wojtek nieraz mówi, chcesz siadać ze mną? To chodź, jedziemy. I ty, ja jeździliśmy z Wojtkiem, jak tylko była taka okazja. Po co? A wszystko za sprawą Szurkowskiego. Bo zakochaliśmy się, kiedy obserwowaliśmy go jako zawodnika, a tak później jest. Właśnie z Wojtkiem Matusiakiem mogliśmy... Trzeba było się nauczyć. Motocyklu jechać. Jeśli Wojtek nas słyszy, Wojtku, jedno zdanie. Ryszard Szurkowski to... Tym razem mamy kłopoty dźwiękowe, ale obiecuję, że odczytamy to, co Wojtek powiedział i może w powtórkach dopiszemy. Wielkie dzięki, jeśli Henio Grzonka wspominał o tym niesamowitym wyścigu, nagrodzie Fair Play, jaką otrzymał Ryszard Szurkowski. A był dumny z tej nagrody i pamiętam, kiedy pokazywał ją, kiedy byłem u niego w domu, to naprawdę łza wokół się kręciła, to ja tylko wiecie, tak... jak Zygmunt Hanusik o tym mówił? Mówi, on podjechał do mnie, wiedział, że mój wóz techniczny jest daleko z tyłu i że właściwie nie mam szans, mogę się z tym wyścigiem pożegnać i mówi, bierz mój. A Zygmunt się zdziwił, bierz mój, nie dyskutuj ze mną. No i tak się to skończyło, prawda? Do ostatnich dni byli wielkimi przyjaciółmi. A ja pamiętam, jak w szkole na lekcji języka polskiego weszła kiedyś nauczycielka i powiedziała, dzisiaj piszemy wypracowanie, temat dowolny. I napisałem właśnie o tym wyścigu, o Fair Play, o postawie Ryszarda Szurkowskiego. Napisałem na kilkanaście stron, no bo tak to wtedy wszystko przeżywaliśmy. Bardzo dziękuję wam za ten wieczór. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że no nie ma go od poniedziałku rana, ale jest.
I wiecie, on sobie gdzieś tam w górze pewnie jeździ i zmienia sobie trzy koszulki. Biało-czerwoną, zakłada później żółtą, koszulkę lidera, a później zakłada koszulkę mistrza świata. Był niezwykły, niesamowity mistrz, idol, lider, niezapomniany. Na zakończenie chcę wszystkim kibicom kolarstwa przekazać informację, że w najbliższy piątek, 5 lutego o godzinie 13:30 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie będzie odprawiona msza za duszę świętej pamięci Ryszarda Szurkowskiego, a 13 lutego w sobotę w Wierzchowicach koło Świebodowa w rodzinnych stronach Ryszarda Szurkowskiego o godzinie 14 msza i pogrzeb naszego wielkiego mistrza. A żegnaj, Rysiu. Dziękuję. Uchem Zimocha, czyli bez żadnego trybu, a właściwie tylko z trybem Szurkowskiego. Do zobaczenia.